Dzień dobry, witamy na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. Ja jestem Ergo i dziś będę młodym mistrzem, a ze mną są moi wspaniali gracze. Po raz pierwszy na tym kanale mamy... gościmy Mizu. Mizu, przywitaj się, skąd przyszłaś do nas? Cześć, jestem Mizu i jestem z kanału Imaginarium RPG. Yes. Bardzo mi miło. Nam też bardzo miło. Dalej... O, mojej lewej stronie. Halo, dzień dobry, Sztyrku, przywitaj się. Hejo. Tu poniżej jest kolejny znany wam Żurek. Dzień dobry, Żurku. Siema, macham do was mackami. I po prawej mamy Bartka. Hej, hej wszystkim. Tak jest. Dzisiaj zagramy przygodę. Przygodę mojego autorstwa w Sewie Cthulhu 7 edycji. Z góry mówię, że moja znajomość zasad Sewie Cthulhu może być dosyć dziurawa, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i będziemy improwizować wszystkie głupoty, które możemy, bo grunt to się dobrze bawić. Przygodę napisałem sam, powinna nam starczyć na jakieś 3 sesje, tak myślę. A więc, czy mamy jakieś ogłoszenia kanałowe, panie Bartku? Coś kiedyś wjeżdża w tym tygodniu, nadjeżdża, nadciąga? Tak, w tym tygodniu nadciągnęły drugi dzień świąt, czyli druga część Wiktora aka Vincenta. To jeszcze mieć trzecie imię, ale nie dożył. Szlachetnego łowcy. Nie spoileruj, bo dopiero jesteśmy jeszcze przed okiem Myrkula. Tak, to wjechało wczoraj. Miał wjechać w poniedziałek, ale wyszło, że wjechało wczoraj. I dalej będziemy kontynuowali publikacje w poniedziałki, środy, kolejne części Upadku Mystry na YouTubie będą się pojawiać. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? We wtorek ten nadchodzący, gramy oczywiście w Warhammera, Wroga Wewnętrznego. Plot się zaciska na szyjach graczy, więc tak będzie dobrze. Znaczy na szyjach bohaterów w sumie. Graczy. Byłoby ciężko, jakby na szyjach graczy nie mogliby zagrać w kolejnym tygodniu w FF-u. Widziałem też pytanie, czy dzisiejsza sesja pojawi się na Spotify. I to pytanie odbijam ergo w twoją stronę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie wspaniale i będzie mogła pojawić się na Spotify. Kurczę. No pewnie, czemu nie? Jeśli będzie taka możliwość, to czemu nie? Także, jeśli nie mamy więcej ogłoszeń, zapraszamy oczywiście po dzisiejszej sesji możecie wpaść na Imaginarium, zobaczyć co u nich, a dzisiaj zapraszam was już na sesję, więc zaczynajmy incydent w Pottsville. Wspaniale. Minęły 3 lata od zaginięcia waszego przyjaciela Johna Hilla. Był to pogodny, 25-letni kawaler o bujnej rudej czuprynie, z pochodzenia Irlandczyk. Był waszym kolegą, przyjacielem, z zawodu dżentelmenem o nawet jak na bogatego młodzieńca dość ekscentrycznej pasji. Fascynował go bowiem okultyzm i szeroko pojęte nawiedzenia. 3 lata temu John uwikłał się wraz ze znajomą dziennikarką Anną Słowiński w sprawę zaginięć i tajemniczego kultu w Pottsville. Po kilku tygodniach od ich wyjazdu do górniczego miasteczka kontakt się urwał, a zmartwiona rodzina zawiadomiła o zaginięciu lokalną policję i szeryfa stanu Pensylwania. Po niecałym tygodniu poszukiwań w okolicach rzeki Schuylkill znaleziono porzucony automobil i ciała zagubionej dwójki. Mimo wielu dziur i niedociągnięć w śledztwie, ostatecznie sprawa została uznana za wypadek i zamknięta. Oficjalnie było to utonięcie. Ale, jak już wspomniałem, minęły 3 lata, a wasz przyjaciel na pewno nie chciałby, abyście się nad nim użalali. Więc jak co roku, mimo 18 poprawki i panującej prohibicji, siedząc w salonie Shane'a,
otworzyliście jedną z butelek przywiezionej przez Johna irlandzkiej whisky, by wypić mały toast ku jego pamięci i porozmawiać o tym, co było, ale i o bardziej bieżących planach. Więc spróbujmy przejść bardziej do sceny. Powinna być scena Salon Shayna i zmieńmy muzykę na bardziej pasującą do sytuacji. Do salonu właśnie wchodzi starszy, łysiejący mężczyzna z gęstym, siwym wąsem. Mimo swojego wieku jest zadbany i elegancki. Ubrany w dwurzędowy surdut o srebrnych guzikach, z którego butonierki wystaje zegarek kieszonkowy. Mężczyzna kroczy wyprostowany ze srebrną paterą na dłoni, a na niej w kryształowych szklankach faluje złocisty trunek. Salonik ma duże okna z wyjściem na taras, pełne książek wysokie regały, wygaszony kominek, gdyż mamy sierpień, na wolnych ścianach liczne trofea i dzieła sztuki, stolik kawowy oraz wygodne obite skórzaną kanapę i pasujące kilka foteli. To właśnie w jednym z nich zasiada nasz gospodarz Shane. Shane, przedstaw się proszę i opisz, jak wyglądasz. Doktor Shane Pofield. Jest to niski, dosyć drobny mężczyzna ze stylowo zakręconym wąsem. Zawsze krótko i elegancko ostrzyżony, o włosach koloru soli i pieprzu. Charakterystyczne wydają się jego gęste brwi, a zazwyczaj ubrany jest w jeden ze swoich drogich garniturów. Ogólnie stawia się jako dżentelmen, więc zawsze wygląda porządnie i ułożenie. Ma około 30 lat i pochodzi z Nowego Jorku. A z kim z zawodu jest Shane? Czym się zajmuje? Jak już powiedziałem, jest doktor medycyny. Ach, zgadza się. A dokładniej nawet można powiedzieć, że jest ordynatorem. Tak, jest obecnie jest ordynatorem rzeczywiście w prywatnej, zdaje się, klinice, dobrze pamiętam? Zgadza się. Tak. Dobrze, i skoro Shane siedzi na fotelu, to na kanapie siedzicie pewnie pozostali. Zacznijmy może od Sztyrka. Sztyrku, kim dzisiaj grasz? W kogo się wcielasz? I jak wygląda? Ja się dzisiaj wcielę w bardzo wysoką postać, o blond włosach zaczesanych i kozią bródką. Postać Joela Hillsa, który jest aktorem i siedzi właśnie dość mocno, wygodnie rozłożony na kanapie, pewnie gdzieś z jednym kolanem założonym, machając sobie wysoko. Z boku kanapy, obok niego stoi oparta pewnie szpada, bo właśnie szykuje się do roli w Królu Olch. Właśnie tak. Wspaniale. A obok Joela, kto może siedzieć bliżej Joela? Może niech to będzie... Momencik. Niech będzie Heinrich. Heinrich, jak wygląda Heinrich? Tak. Heinrich Baumann. Z pochodzenia Niemiec, czy bardziej z Prus. Z Prus wschodnich, bo wtedy to jeszcze były Prusy. Emigrant przybył tutaj do Ameryki jeszcze w czasie wojny. Ale o tym może opowiem za chwilę. Heinrich jest mężczyzną po 30, dokładnie ma 32 lata. Średniej długości blond, włosy zaczesane na bok, z przedziałkiem niesymetrycznym. Jest nienagannie ogolony. Dosyć postawny, wysoki, 1,80 m. Trochę barczysty, ale tego nie widać pod jego ubraniami. Nie widać też tego, że ma liczne blizny, a zwłaszcza jedną sporych rozmiarów na piersi po postrzale. Gdyż Heinrich brał udział w Wielkiej Wojnie. I to też stamtąd John Hill zabrał go do Ameryki. Blisko frontu się poznali po raz pierwszy. I teraz
Heinrich jest, czy raczej był, szoferem Johna. I odkąd John zaginął, tak Heinrich dalej pozostał w jego rezydencji tutaj i dalej opiekuje się jego kolekcją, niemałą kolekcją samochodów. Trzymając pieczę nad jego skarbami. Całkiem nieźle. To, co też możecie jeszcze wiedzieć o Heinrichu, to to, że jeszcze niezbyt do końca płynnie mówi po angielsku. Tak można powiedzieć, jego słownictwo nawet jest swego rodzaju prymitywne. Siedzi teraz z kieliszkiem wina w jednej ręce, a w drugiej przeplata między dłońmi monetę, ćwierćdolarówkę. Pierwszą monetę, jaką zarobił po tej stronie Atlantyku. Na szczęście. Całkiem nieźle. A obok Heinricha siedzi pewna młoda dama. Młoda damo, proszę, przedstaw się. Z kim mamy do czynienia? Ja myślę, że kiedy spojrzymy na Peggy Frost, to od razu możemy sobie zdać sprawę, że jest ona chyba najmniejszą osóbką siedzącą na tej kanapie. Ma bowiem zaledwie 24 lata. Jest bardzo drobna, o drobnej twarzy, małym nosku i niebieskich oczach. Ciemne włosy ma zaplecione w gruby warkocz i najczęściej jest ubrana w białą koszulę z niebieskim kołnierzykiem oraz pasującą do tego niebieską, zwężaną spódnicę. Peggy tak naprawdę lubi się określać jako parapsycholog, bo to leży w jej kręgu zainteresowań, chociaż często wspomina jedynie o psychologii, bo tę część okultystyczną woli zachowywać dla siebie. Natomiast pochodzi też z dość bogatej rodziny, więc raczej nie musi martwić się o pracę, a dzięki temu, że kobiety zyskały prawo do głosu rok temu, jest typowym flaperem, czyli kobietą, która bardziej dba o tę wolność osobistą niż interesuje się polityką. Peggy zdecydowanie częściej czyta true story, w którym są różne wyznania i zwierzenia różnych ludzi i często patrzy na nie pod kątem psychologicznym niż takie na przykład New York Daily Times. To raczej mniej leży w kręgu jej zainteresowań. Teraz siedzi całkiem wygodnie i myślę, że również coś popija. Może niekoniecznie jest to wino, ale zwykła woda z wkrojonym kawałkiem cytryny. Twój dystyngowany kamerdyner Timothy uprzejmie obchodzi od osoby do osoby ze srebrną platerą, z tą jedną szklaneczką tej irlandzkiej whisky. Roznosi po kolei od osoby do osoby. W środku pływa taka piękna lodowa kula, jako że elektryczność w domu, elektryczna lodówka, bogactwo powodzi się, można sobie pozwolić. Każdy z was dostaje szklaneczkę. Czy mogę w czymś jeszcze pomóc? Pochyla się delikatnie mężczyzna. Dziękuję ci, Timothy. Na razie wystarczy. W razie czego będę wołał. Będę w pobliżu. I mężczyzna odchodzi z pomieszczenia. Pani czeka chwilę, aż Timothy wyjdzie rzeczywiście. Zniesie tą szklaneczkę irlandzkiej whisky. I nawet nie wstając z fotela mimo wszystko, trzymając nogę na nodze. Zdrowie. Za Johna. I za John. Annę. Ja? No, za nich. Za Johna. Każdy z was, może w trochę taki symboliczny sposób, przełykając pierwszy łyk ostrego alkoholu, mam takie przemyślenie, może wspomnienie, może gdzieś przez głowę przepływa mu, gdzie by teraz było, gdyby nie ten jeden człowiek, gdyby nie John, gdzie go poznałem, skąd go znam, jak nasze życia teraz się wspólnie splotły. Jak to było? Opowiedzcie mi, jak poznaliście Johna bądź Annę? Jak poznaliście też przez to siebie? Zacznijmy teraz może w drugą stronę. Peggy, jak poznałaś Annę i Johna? No, z Anną to było dość łatwo, bo razem byłyśmy na tym samym wydziale.
i się jakoś tak zaprzyjaźniłyśmy. A że ona jednak faktycznie wpadła w oko Johnowi, to bardzo szybko gdzieś też poznałam Johna. Myślę, że udało nam się kiedyś razem pójść do kina na jeden z nowych filmów. Myślę, że to już wtedy też były jakieś filmy nieme i byłyśmy bardzo zachwycone. I po takim filmie jeszcze John specjalnie chciał zaimponować trochę Annie, więc sam przez chwilę naśladował aktora, który występował w owym filmie. I to mnie tak rozbawiło, że stwierdziłam, że no z tym dwójką to lepiej częściej wychodzić. To właśnie oni zaszczepili we mnie taką chęć poznania okultyzmu. Chociaż na początku wydawało się to takie trochę zakazane, ale z drugiej strony takie ciekawe, bo jednak teraz mamy tę wolność i możemy dotykać się wszystkiego. Dlaczego by nie tego? Chociaż co powiedzą rodzice? Ale nie muszę im mówić. To prawda. Nie musisz im mówić. Jak już wspomnieliśmy o kinematografii, to myślę, że kinematografia najbardziej brzydzi Joela, skoro Joel występuje na Broadwayu. Myślisz, że kiedyś zastąpią cię obrazami w pudełkach? Może tak się zdarzyć. Ale Joelu, teraz nie o tym. Jak poznałeś Adama? Tfu. Johna i Annę. Ja również poznałem najpierw Annę na i też na uniwersytecie. I szczerze mówiąc, Dragezu wpadła mi w oko. Głupio się przyznać do tego stopnia, że pomagałem jej pisać pracę również na temat okultystyczny, chociaż sam się praktycznie tym nie zajmuję. Coś tam liznąłem, więc całkiem możliwe, że po tym jak ta dwójka się spiknęła, to nie siedziałbym tu teraz z wami wszystkimi. Możliwe, że to ty byś był na miejscu Johna. Przypadki. Heinrichu, a jak było z tobą? W początku już wspominałem, ale rozszerzę tą historię. Z Anną to jest ciężki temat. Ja w sumie poznałem, czy nawet o niej usłyszałem tak naprawdę kilka dni przed ich wyjazdem. A z Johnem? Z Johnem poznaliśmy się w Europie. W czasie Wielkiej Wojny. Był 1817 rok. Gdzieś na wschód od Verdun, gdzie leżałem w szpitalu. Z biegiem okoliczności tam żeśmy się spotkali i tak, muszę to powiedzieć, jeżeli chodzi o rzeczy zakazane, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie będę kłamał. Nie opierałem się temu. Zabrał mnie z tamtego piekła. Piekła na ziemi. Tutaj, do Ameryki, gdzie mogliśmy spędzić czas razem. Nawet stworzył specjalnie dla mnie puchę widmo. Jak to można było określić? Kamerdynera czy szofera. Naprawdę go nie potrzebowali. Chyba tylko tania przykrywka. Ale tak, jak najbardziej, wśród wysoko postawionych osób takie związki w tamtym czasie nie miały racji bytu. Więc jak najbardziej związanie się z Anną było poprawne i na miejscu. To rozumiem. Rozumiem. A ty, Shane? Jak było z tobą? Zaraz po uniwersytecie zaczął pracować w nowojorskiej klinice, która została ufundowana przez Philadelphia and Reading Railway Company. John Hill był nikim innym jak synem fundatora tejże kliniki, tego szpitala. Więc jakby z biegiem czasu było tylko kwestią po prostu po którym momencie pozna się z Johnem. Zaprzyjaźnili się.
dosyć prosty, jakże życiowy sposób. Połączyła ich irlandzka whisky, strzelanie do kaczek oraz dobre książki. Wspólne zamiłowanie do tego typu luksusów sprowadziło, że także i otoczenie Shayna się zwiększało. Prawdopodobnie także poznał w ten sposób i was przez samego Johna. Juanie też chyba raczej niewiele wie. Pewnie też znają od niedawna, bo mnie może bardziej o niej słyszał. Sam John jeszcze zrobił jedną rzecz. Nasza przyjaźń skutkowała tym, że zostałem polecony przez niego i w sumie dzięki niemu dostałem posadę ordynatora tejże kliniki. I teraz w sumie sam nie wiem, co dalej zrobić z tym, że Johna już nie ma. Ach, jacyś to ważni ludzie w waszym życiu. Szkoda, że ci, co są najważniejsi, tak szybko odchodzą. Czy chcielibyście jeszcze coś przedstawić w tej scenie? Jeśli nie, to przejdźmy dalej. Siedzicie, wspominacie, a wspomnienia płyną. To z ust jednej, to z drugiej osoby. Wymieniacie się tymi wspomnieniami, jakby to było tak niedawno. Aż w pewnym momencie dzwoni telefon. Telefon w domu. Kto by się spodziewał, że dożyjemy takich czasów? A jednak... Shane. Słyszysz, jak dzwoni telefon. Panie Shane? Panie Shane, zdaje się, że dzwoni... Czy mam odebrać? Poproszę, Timothy. Timothy idzie. Bierze słuchawkę. Poradzisz sobie. Odbiera. Halo? Słyszycie, jak Timothy mówi do telefonu. Halo? Słucham? To chyba pomyłka. Po czym odkłada telefon z powrotem. Nikt nic nie mówił, panie Shane. Oczywiście, Timothy, lecz tak jak cię prosiłem, przedstawiaj, że tu rezydencja Caulfielda. Dobrze, trochę się jeszcze gubię z obsługą tego urządzenia. No zrozumiałe, nie przejmuj się. Nie mija 10 minut, gdy telefon ponownie dzwoni. To ja odbiorę, panie Shane. Rezydencja Caulfielda. Słucham. Halo? Halo? To chyba pomyłka. Dobrze. To ja, panie Shane, w takim razie... Tak, możesz odejść. Odejdę. John odchodzi. Pójdę po przystawki. I mężczyzna odchodzi. Może to... Drr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 
wybaczcie. Timothy jeszcze niezbyt obsługuje się, mówię to idąc w kierunku telefonu, obsługuje się z tymi nowymi urządzeniami. No i podchodzę. Podnoszę słuchawkę. Ordynator Shane Caulfield, w czym mogę pomóc? W pierwszym momencie masz wrażenie, kiedy przykładasz słuchawkę do ucha, że słyszysz szlochanie. Po czym znajomy głos rozbrzmiewa w słuchawce. Kobiecy głos. Przepraszam. Ja nie wiedziałam. Ja nie chciałam. Proszę, niech ktoś odbierze. Nazywam się Anna Słowiński. Razem z Johnem wpadliśmy w poważne kłopoty. John nie może złapać oddechu. On próbuje nas zabić. Jesteśmy w... Dawida Junglinga. Pomocy. I jest
dźwięk sygnału, po czym słychać odkładanie słuchawki i głos mężczyzny. Postville Sheriff Office, Deputy John Jeremiah Garrison. Jak mogę służyć? Halo? Shane, myślę, że widzieliście, jak właśnie... Halo? Zabrał telefon, powiedział to, co ktoś powiedział. Ktoś mnie słyszy? Głupie dzieciaki. Słyszysz, jak ktoś rzuca telefonem. Mhm. I chwilę tak naprawdę słuchał w milczeniu. Nie odezwał się i raczej nie dał po sobie poznać, że coś się stało. Może delikatnie się wzdrygnął na wspomnienie imion, które usłyszał w słuchawce. I chwilę jeszcze, nawet jak usłyszał tą końcówkę, chwilę jeszcze postał, odłożył słuchawkę. Entschuldigung, przepraszam. Wszystko w porządku? Może aparat nie działa? Shane odwraca się. To dziwne. Osoba, która zadzwoniła, przedstawiła się jako Anna. Anna Słowiński. I że są... Była ona? W niebezpieczeństwie. Nie znam jej długo, ale głos znajomy rzeczywiście. Podobno mają straszne problemy. Coś im grozi, a John jest chyba w kiepskim stanie. Chciałem tylko dodać, że wszyscy wiecie, że odnaleziono ich ciała. To jakby... Przecież znaleziono ich ciała. Widziałem raport z sekcji. Widzicie, że Shane jest trochę zawieszony w tej chwili przy tym telefonie. Czy możesz mi przypomnieć, mistrzu gry, gdzie ona mówiła, że są? Ona powiedziała, jesteśmy wy, po czym delikatnie przerwało i potem podała imię i nazwisko Dawida Junglinga. Okej. Okay. Może ktoś... Drugi... Numer... Wykręcił. Może ktoś po prostu podał. Sobie robi żarty. Ktoś się podaje za Annę. Ja? Właśnie. Żarty. To byłyby bardzo nieśmieszne żarty. Ale głos, jej głos był... bardzo znajomy, ale może rzeczywiście mi się... Może na te wszystkie wspomnienia, które tutaj poruszaliśmy... mnie coś ruszyło. Wszyscy tutaj... co jesteśmy... Byliśmy na pogrzebie. Widzieliśmy Johna. Nie musisz mi mówić, Erichu. Tak jak mówię, widziałem raport sekcji. Co prawda był podejrzany, bo... W tym momencie Shane wraca na swój fotel, sięgając powrotem po szklanicę. Widziałem raport sekcji. Co prawda mówiło, że śmierć nastąpiła przed utonięciem, ale co zabawne, w płucach nie było żadnych płynów. Ale jakby to nie powód, by wracać za grobu. Osoba w sumie w tle wspomniała imię Dawida Junglinga. Kojarzycie? Może to on sobie żarty robi? To nie będzie jakaś muzyka, albo jakaś ulica, albo jakiś plac? Nej. Nie mówi wam to za wiele, jeśli chcieliby... Chociaż nazwisko ma... germańskie. Ale ja nie znam. Ale może faktycznie jest to jakiś plac. Nie wydaje mi się, że u nas tutaj, ale może gdzieś niedaleko, w jakimś miasteczku. Masz może mapę? Oczywiście, na pewno się znajdzie. Timothy, czy mogę cię prosić? Już idę. Wchodzi mężczyzna. Czy mogę państwu pomóc? Czy mogę cię poprosić o mapę? W sumie teraz tak już poza grą, w sumie nie wiem, czy Nowego Jorku, czy tego miejsca, gdzie ten... gdzie oni pojechali. Pytanie, co sugerujecie w sumie mi? O, to może teraz zapytam. Jaką mapę chciałaś, panienko Peggy? Okolicznych miasteczek? Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli plac Dawida Junglinga. Chociaż miasto cały czas się rozbudowuje, zmienia nazwy. A może ty, Timothy, kojarzysz plac albo kogoś takiego jak Dawid Jungling? Szczerze powiedziawszy,
Pewnie jakbym kojarzył, to nie byłbym kamerdynerem. Choć przyznaję, że służba u pana to sama przyjemność. Niestety nie kojarzę. No, no proszę przynieść nam mapy okolicznych miejscowości. Już, że myślę, że to ktoś może ważny wiedział, że jakby go znał, to by tu nie pracował. Może przyjacielu Freund, aparat źle ci podłączyli. Słyszałem nawet nowiny, że te automaty niebawem też automobile mogą się pojawić. Ogólnie byłbym skłonny uznać to za przypadek, lecz często robią mi bezpośrednio żarty z racji pozycji, jaką zajmuję, a wspomnienie Anny i Johna raczej nie mogło być przypadkowe, więc możliwe, że ktoś rzeczywiście mi próbuje zepsuć humor. Timothy. Niekoniecznie będziesz mi musiał opowiedzieć o tych żartach. Wiesz, Freud też je badał. W stosunku do nieświadomości. Bardzo chętnie przyprowadziłbym ci tych żartowniciów, ale zazwyczaj się nie przedstawiają. Tutaj, że ta kobieta jakby podała, najpierw chciała podać chyba adres, ale potem nie wiem, czy przerwało, czy ona przerwała i podała to imię i nazwisko, to jest jedyne. No i oczywiście imiona z Anny i Johna. Przepraszam, frau Peggy, w stosunku do czego? Nieświadomości. No wiesz, świadomość, nieświadomość. Czegoś jesteś świadomy, czegoś niekoniecznie. To jest tak jak na przykład, jak śnisz, masz marzenia senne. Nie jesteś świadomy tego, a tam się wytwarza osobny język, który Freud też badał. To jest bardzo ciekawe. Zajebiście, psychologia jest bardzo ciekawa. Łączysz to wszystko. Heinrich trochę się nachyla i tylko mruga oczami i widzi, że co drugie słowo takie naukowe to niedokładnie rozumie. Ja. Ale nazwisko Freuda za to brzmi jakoś znajomo. Timothy wraca z mapą. Znalazłem taką. Obejmuje okoliczne Stany i stan Nowy Jork. Zrobię miejsce na stoliczku i zgarnia na platerę trochę przystawki i szklanki. Odkłada je na kredens i rozkłada wam mapkę okolicy. Co byście się chcieli dowiedzieć z tej mapki? Czego poszukać? Jungliga. Jest mapa. Dokładnie, to jesteśmy w Postville, czy w Nowym Jorku? W Nowym Jorku jest. Jesteście w Nowym Jorku. Dlatego było moje pytanie. To jest mapa, tak, Nowy Jork to też stan z tego, co kojarzę, więc tak, są tu też okoliczne stany, jest tam między innymi Pensylwania. Jest to dosyć duży obszar zawarty na tej mapie, więc będzie chcąc, nie chcąc, dosyć nieszczegółowa, jeśli chodzi o ulicę. Jest w pewnej skali. Na mapie zawarty jest Nowy Jork, na zachód od niego, trochę bardziej południowy zachód, w hrabstwie Schuylkill znajduje się miasteczko Pottsville. Jest to jakieś 130 mil od Nowego Jorku, ale ani w tym miasteczku, ani w Nowym Jorku nie dostrzegacie miejsca, którym nazywałoby się David Jungling. No niech to. Przyznam, że już od dawna mnie, na przykład na początku nurtuje mnie ta sprawa. Doktor Shane, to może na centralę zadzwonić. Trzeba by zapytać o numer do Junglinga. Wielkie umysły myślą podobnie. Też właśnie chciałam zaproponować, byśmy spróbowali zadzwonić na centralę, żeby nas połączyli. No albo to, albo nie wiem, do biblioteki jechać. Cieszę się, że wszystkich tak wciągnęła ta sprawa, że nie uznaliście jednak, że to jakiś żart. Myślę, że znaczy, może i żart, ale... Nawet jeśli jest to żart, to chętnie zdaniem... zbadam, dlaczego ktoś taki dokładnie żart sobie wymyślił. Joelu, a czego byś potrzebował z biblioteczki? Myślę, że sam mam pokaźny zasób książek, może...
Tak, możecie się rozejrzeć tutaj, choć szanse na znalezienie odpowiedniej wiedzy w bibliotece Shayna będą mniejsze niż w nowojorskiej bibliotece, ale też macie szansę na znalezienie konkretnej wiedzy, której będziecie szukać. Jeśli chodzi o dzwonienie, śmiało jestem... Każdą akcję, jaką podejmiecie, jesteście wolnymi badaczami, więc badajcie sprawę, w którym kierunku zechcecie. Były już wtedy książki telefoniczne? Wydaje mi się, że nie było jeszcze książek telefonicznych, aczkolwiek mogę się mylić. Wydaje mi się, że, wiele można załatwić przez, tak jak powiedzieliście, przez międzymiastową, zadzwonić do pani. Powiedzieć halo, proszę o połączenie z tym i tym adresem, albo z tym i tym jegomościem. I pani ma w centrali coś w rodzaju książki telefonicznej, co pozwoli ją połączyć. Chociaż myślę, że jej wiedza też może być w pewien sposób ograniczona. Sprowadza się tylko do tych, którzy posiadają telefon, więc... To prawda. Ale tak, rzeczywiście Shane podejdzie do telefonu i wykręci w centralę. Prawdopodobnie obrotowym. Numerycznym. Tak, centrala, słucham. Odbiera starsza pani, która ewidentnie nie jest przyzwyczajona do mówienia przez to urządzenie. Trochę krzyczy. No, Shane delikatnie tak jakby odsuwa, żeby mu nie krzyczała w ucho. Witam, Shane Caulfield z tej strony, ordynator nowojorskiej kliniki. Mam prośbę. Chciałbym sprawdzić, czy niejaki David Jungling. Czy macie dostęp do może numeru telefonu do tego dżentelmena? David Jungling. Już. A adres jaki? Niestety adresu nie posiadam, lecz dzwonił do mnie i chciałem oddzwonić. Ale tu do pana dzwonił? Tak, przed chwilą. Chyba, że jest kobieta. Czy byłeś w stanie sprawdzić, w sensie, chociaż może, czy były wtedy, że byłaby w stanie sprawdzić? Wiesz co, myślę, że chciałbym od ciebie rzut na szczęście, bo może się okazać, że jest to pani, która łączyła rozmowę w drugą stronę. Okej. Ale chciałbym od ciebie rzut na szczęście. Luck to jest po lewej stronie na karcie, tak trochę pod cechami. Normalne. Tak jest. W międzyczasie ja myślę, że na takie spotkanie na pewno zebrałam ze sobą takie małe pudełeczko, w której trzymałam korespondencję z Anną i przeglądam, czy w którymś liście nie wspomniała czasami właśnie o Davidzie Junglingu. Dobrze, też poproszę cię o rzut na szczęście w takim razie. Dobrze. Panie ordynatorze... Nie widzę takiego telefonu. W sensie... Dziękuję pani bardzo za informację. Przykro mi to mówić. Nic się nie stało. Prawdopodobnie nie dzwonił od siebie. I rozłączę. Zosia się zatrzymuje na jednym z listów, bo faktycznie wygląda na to, że coś znalazła. Peggy, przyglądasz korespondencję. I w tej korespondencji... Strona po stronie szukasz. Jeden, drugi, trzeci list. Trochę ich było. I gdzieś mimowolnie miga ci imię. David Gottlieb Jungling. Myślę, że Anna mogła pisać do ciebie z myślą o tym, że może bardziej jako ciekawostkę o tym, że istnieje browar w mieście Pottsville, którego założycielem i prezesem w 1800... Momencik. Muszę zerknąć, ale wydaje mi się, że to był 1829 roku. Założył go niejaki David Gottlieb Jungling. I browar ten jest najstarszym browarem Stanach Zjednoczonych. Ja zawieszam chwilę oko na liście od Anny. Tak. Tylko potwierdzę, to był 1829 rok i browar dziś nazywa się D.G. Jungling & Son.
i jest to dosyć znany generalnie w Stanach Zjednoczonych browar. I on to założył, ten Dajawik. Właśnie Yuengling, jakieś browary? I jeszcze raz? Czy oni wypuścili też jakąś markę z etykietą Yuengling? Jakiś? Tak, tak. Ona się nazywa DG Yuengling. Dosłownie tak samo na etykiecie jest orzeł. Bardzo, bardzo narodowo, bardzo patriotycznie, aczkolwiek samo nazwisko nie brzmi zbyt patriotycznie. To jest tylko wspomnienie na temat tego. Anna daje ci znać w jednym z listów, że powoli wybiera się do Pottsville i zaczęła czytać i szukać wiedzy. I czy słyszałaś może, że taka ciekawostka od niej to była zawarta w liście? No to tak jak wspomniałam, myślę, że chwilę się zawieszam nad tym listem z taką lekką melancholią, a z drugiej strony myślę, że na moją twarz wchodzi taki delikatny uśmiech, takiego oczarowania tym, że faktycznie byłyśmy dość bliskimi przyjaciółkami z Anną i wymieniałyśmy się takimi ciekawostkami, gdzie tylko jedna z nas coś zasłyszała, to od razu musiała powiedzieć drugiej. I tak siedzę i patrzę najpierw właśnie na te imię, nazwisko, jeszcze drugie imię w zasadzie. No jasne. Przecież to jest najstarszy browar. Pottsville. Anna mi o tym pisała. Pokazuję reszcie ten list. No. Jak to zaczynacie łatrzać teraz? Naszego pięknego amerykańskiego orła. Ale to... Jeżeli miałoby to być w formie nieśmiesznego żartu, to traci kompletnie sens. Oni przecież tam się wybierali. Dodam tylko, że ten browar został założony przez tego pana, Davida, prawie 100 lat temu, więc to już trochę czasu minęło. My mamy taką wiedzę, że David Yuengling dołożył to... Czy... Znaczy on... Jak wrzucie na historię, to mógłbym to wiedzieć? Myślę, że to jest mało znany fakt. W sensie, jak czytasz etykietę browaru. No nie wiem. Wolałbym, żeby to były rzuty bardziej skorzystania na bibliotekę niż z przywoływania z pamięci. Nie wydaje mi się, żeby to było tym bardziej w czasach prohibicji informacje o lokalnych browarach w małym miasteczku bardzo taką powszechną wiedzą. Wtedy już na etykietach nie wrzucali, chwaląc się. Jesteśmy, ubijamy was od 1829? Może tak być, ale macie taką wiedzę, że ten browar został w 1829 od Peggy, która... Aha. No tak, jest... żebyście wiedzieli się, że nic nie ma pod tym numerem, że nie ma kogoś takiego w książce, że tak powiem, w centralnie. No to by wyjaśniało, czemu nie ma telefonu ktoś, kto już dawno prawdopodobnie nie żyje. Ale to jest... Unmonglish... Niemożliwe. Żeby osoba toletnia mogła przez tą maszynę dzwonić. Ale to dzwoniła kobieta, Henryku, więc to i tak, jakby ta osoba wspomniała to nazwisko Yuenglinga, natomiast no, na pewno nim nie była. Przedstawiła się mimo wszystko jako Ania. Ann. I o ile jest to mało śmieszne, to ten żart wydaje się wyjątkowo nietaktowny. Aż nawet nabrałem ochoty, żeby osobiście odszukać osobę, która taki żart postanowiła zrobić. Wiesz, wydaje mi się, że nawet wycieczka tam wyjdzie nam lepiej. Będziemy się lepiej bawić niż siedząc się tutaj smęcić i upijać. A jeśli? Co roku. Jeśli to nie jest żart? Jeśli Anna i John faktycznie żyją? Przepraszam, że się wtrącę i trochę może zdarzyło mi się usłyszeć. Chciałbym tylko przypomnieć pani Shane, że jutro wraz z siostrą pana Johna byli państwo umówieni na wizytę na grobie i wizytę u Sharon, u siostry pana Johna. Może ona też będzie w stanie coś odpowiedzieć na temat swojego zajścia jako najbliższa rodzina.
To dobry pomysł. Zastanawiam się, czy to byłoby dosyć dziwne, ale masz dziwne myśli chodzą mi po głowie. To się nie zdarza, przynajmniej u mnie w klinice, ale kto identyfikował ciało? Nie byłeś ty, doktor? Oj nie, ciało denatów zawsze identyfikuje rodzina, Henrichu. Aha, pomyliło mi się z... no... sprawdzeniem potem ciała. Nie przeprowadzałem sekcji. Widziałem tylko raport. Masz jeszcze dostęp do tych raportów? Myślę, że byłbym w stanie je odszukać. Czy poza tym? Czy to było w klinice, czy to w szpitalu normalnym? Myślę, że było to w klinice. Mógłbyś je uzyskać w klinice, albo takie raporty bardzo często są w lokalnych biurach, tam gdzie przeprowadzono pierwszą sekcję, czy gdzie zostało sprowadzone lokalnie ciało. Tutaj zostało sprowadzone już prawdopodobnie po sekcji. Ty zdobyłeś trochę takim okrężnym sposobem do swojej kliniki, może z takiej czystej ciekawości zawodowej, w końcu umarła bliska ci osoba i pewnie ta dokumentacja gdzieś jest jeszcze w twojej klinice. Tak, musiałbym pojechać do kliniki i odszukać akta Johna. Słuchajcie, a to jest bardzo daleko stąd? Tak nie naciskając, mówiłeś, że to dosyć nagła sprawa. Może wypadałoby zebrać się i już pojechać. Chyba w Pensylwanii jest. Więc to jest... Mamy mapę. Pottsville leży dokładnie w hrabstwie Schuylkill. I hrabstwo Schuylkill jest częścią wydzieloną jakby ze stanu Pensylwania. A do tego w okolicach miasteczka płynie rzeka, która nazywa się Schuylkill właśnie. I stąd nazwa hrabstwa. Pottsville jest dosyć, według mapy jest dosyć dużym miasteczkiem, około 20-tysięcznym. Mapa jest bardzo świeża, z 1920 roku. Ma około 20 tysięcy ludności, więc jest nawet do tego gminą. Także. A bardzo daleko to jest? Nie. Zerkam na mapę, wodzę palcem po drodze. 135 mil, czyli jakieś 217 kilometrów na bardziej europejskie. Czy jeżdżą tam tramwaje międzymiastowe? Jeździ tam pociąg. Byłoby ze 4. Widzicie, że tak liczę na palcach? No jeżeli byśmy do Hogi dzisiaj wyjechali, to obawiam się, że na jutro jest ciężko wrócić. Jest już wieczór, więc zakładałbym, że jest trochę później. I prowadzenie po nocy bywa niebezpieczne. No i Shane, jesteś jutro umówiony. Dokładnie. No to można zadzwonić, dogadać. Tak, jakby, ciekawi, nie jakby była taka potrzeba, nawet... to można przełożyć, tylko... Łapać tych gagatków jeszcze na miejscu, albo tak jak sama mówiłaś, że to może nie być wcale jakiś żart. Joelu, jeżeli będą tam za 4-5 godzin, to będą tam i jutro. Więc jeżeli mielibyśmy przełapać kogoś na gorącym uczynku, to i tak jest za daleko. A gdyby założyć, że to prawda... No, przyznam sam, nie wiem, to brzmi po prostu śmiesznie. Ja. Zaciskam śmiesznie trochę usta, nieco przypominając sobie, że w zasadzie nie powinna mówić tak niedorzecznych rzeczy. Ale z drugiej strony coś mnie pcha do tego, żeby myśleć nieco inaczej. Przecież doskonale wiem, że oni również interesowali się paranormalnymi i okultystycznymi tematami. Gotowi zaraz będziemy iść o krok dalej, jeżeli będziemy brnąć w to i jutro po spotkaniu z Sharon, nie wiem, kopać trumnę? No już nie wygłupiajmy się. Nein, nigdy. To nie, jest zbyt pochlebne dla mnie. Wycieczka nikomu nigdy źle nie zrobiła.
Tak, ale nie będę w związku z nią zmieniał planów, więc najpierw jutro pójdę na grób, odwiedzę Sharon. Zdobędę też, postaram się odszukać też ten raport. Tak, oczywiście, Heinrichu, oczywiście. Dobrze, więc czy chcecie jeszcze coś konkretnego zrobić w tej scenie? Czy możemy przejść do jutrzejszego spotkania? Jeśli wszyscy wam gotowi, to ruszajmy dalej. Auf Wiedersehen, do... Do jutra, przyjaciele. Tak, do jutra, następnego dnia. Następnego dnia, po spotkaniu na okolicznym cmentarzu, wraz z Sharon wróciliście do jej domostwa. Około 35-letnia kobieta, o zmęczonym wyrazie twarzy i zapadniętych, podkrążonych oczach. Ubrana w prostą, acz elegancką, granatową suknię, zazwyczaj dziko rozpuszczone rude loki teraz są spięte w ciasny kok, pozwalając dostrzec wyraźne kości policzkowe, duże zielone oczy i morze piegów zdobiących jej twarz. Od razu widać, skąd pochodzi. Kiedy otwiera drzwi, na rękach trzyma małe zawiniątko. Jak się domyślacie, to jest jej najmłodszy z 7 potomków domu Hicks, będący jednocześnie pierwszym synem. Kobieta uśmiecha się delikatnie i wpuszcza was przez próg drzwi, wskazując gestem, byście weszli i na chwilę ręką zasłaniając usta palcem, by odnieść malca do łóżeczka. Shane oczywiście wpuszcza Peggy pierwszą, następnie wchodzi za nią, kłaniając się gospodyni. Ten tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Sadzę was po kolei przy takim podobnym małym stoliczku kawowym. Po chwili przychodzi kobieta ubrana jak służba, po prostu w szarą, prostą suknię i fartuszek, każdemu z was nalewając herbaty. Ależ piękna pogoda dzisiaj. Miło, że nadal odwiedzacie mojego brata. Jestem wam bardzo wdzięczna. Cieszę się, że John miał takich wspaniałych przyjaciół. To przyjaciel na całe życie. I ty dobrze wyglądasz, Sharon. Jak ci się żyje? Ach, dziękuję. Ostatnio całkiem dobrze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. W końcu udało nam się mieć syna. To nie lada osiągnięcie. Gratulacje. Andrew Junior. Tak, dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz gratulacje. A jak u was? Co tam słychać? Wszystko w porządku? Ja. Kolekcja brata ma się dobrze i rezydencja również. Ja. Radzimy sobie, chociaż bez Johna jest trudniej. Cieszę się, Heinrichu, że nadal zajmujesz się domem brata. Nie podjęliśmy jeszcze rodzinnie decyzji, co z nim zrobić. To dosyć trudne pozbywać się. Pewnie jeszcze przyjdzie czas. Mój ojciec pogodzi się ze śmiercią Johna. Wszyscy potrzebują czasu. Nie problem. Z czasem będzie łatwiej. Oby. Ale tak, radzimy sobie. Klinika jest w bardzo dobrym stanie. Jak dobrze zresztą wiesz, byłaś tam niedawno. Byłam. Teraz mąż zaprosił mnie do opery. Joelu, przypadkiem nie będziesz występował w najbliższym czasie na deskach opery? Chciałabym kiedyś zobaczyć cię na własne oczy. Ach, to musisz przyjść na Broadway. No.
czym będziesz występował. Może się skuszę jednak. Nie słychać cię, Sztyrku? Teraz pracujemy nad Królem Olch, a ja sam się zastanawiam, na ile to kino pójdzie do przodu i czy warto kombinować coś z tym, czy nie. Byście coś wystawili z tej opery Wagner, Vivaldi, Mozart. Król Olch jest Goethego. O. Zapraszam cię serdecznie, Heinrichu. Może przyda mi się zapożyczenie twojego akcentu. To może wprowadzi jakiś ciekawą nutkę. Danke. Pozwolisz, że będę cię podsłuchiwać troszkę. Bitte. Bez przeszkód. Mijają kolejne minuty na takim small talku. Od herbatki do herbatki, od ciasteczka do ciasteczka. Kobieta wygląda na dosyć zmęczoną. I powoli zauważacie, że tu słychać gdzieś płacz dziecka, tu coś ją rozprasza. To chyba zbliża się czas, by zbierać się powrotem do domów. No to Shane, myślę, że pierwszy wstanie i moja droga, chyba będziemy się powoli zbierać. Ale jeżeli pozwolisz, mogę z tobą zamienić jedno takie prywatne słówko. Oczywiście. Coś się stało? Nie, to nic, ale chciałem sprawdzić kilka rzeczy. Jeżeli mogę cię prosić. Oczywiście. To chcesz z nią odejść gdzieś bardziej na bok? Bardziej może nawet do innego pokoju, jakby, bo pytanie będzie, w sensie oni znają pytanie, ale jakby myślę, że będziesz czuła komfortowo w mniejszym gronie mimo wszystko. Jako dżentelmen jednak chcę uniknąć, by jeżeli miało być jakieś emocje, to żeby gdzieś tam ją to pokazywało wszystkim, nie? Wiesz co, ona cię zaraz obok towarzyszące pomieszczenie do tego saloniku, w którym jesteście, to jest taka, powiedzmy, letnia kuchnia z dużym otwarciem na taras. Kobiecie ewidentnie też się dobrze żyje w dosyć dużym dostatku. Stoi tutaj stół, jest tu też ława, przysiada na tej ławie, na krawędzi ławy, siada bokiem i słucham. Jeszcze pytanie do ciebie. Czy udało mi się przed tym wszystkim odwiedzić klinikę i rzeczywiście zdobyć raport sekcji? Chciałeś to zrobić, rozumiem, od samego rana, tak? Myślę, bo nie wiem, na którą tu byliśmy umówieni. Ciężko mi... Ja myślę, że to było po śniadaniu, nie? W sensie herbata raczej taki... Co się podwieczorek nazywa? Drugie śniadanie? Nie wiem, drugie śniadanie. Okej, no dobra, to ewentualnie później w takim razie, bo tak to mogło być za rano rzeczywiście. No to nie. No, ale tak czy siak... Słuchaj, bo... Taka nietypowa sprawa. Może to jakieś żarty, nie żarty. Ktoś tam mi podsuwał parę rzeczy i też trafił. Oczywiście już jakiś czas temu raport z sekcji Johna. Trochę mnie nurtuje jedna sprawa. Więc mam takie może nie dosyć komfortowe pytanie. Kto identyfikował Johna wtedy, 3 lata temu? Widzisz, że kobieta trochę zbladła. Zacząłeś pytać o coś, co otwiera rany, w sensie wspomnienie zwłok brata może być dosyć nieprzyjemne. I zastanawiam się, panie Shane, co ty próbujesz, jaką umiejętnością mógłbyś próbować ją tutaj przegadać? Jest na pewno przekonywanie, to widzę, że jest. Persuade. Persuade to jest przekonywanie do swoich poglądów w tym systemie. Okej, dobra. Zmieniasz czyjś pogląd na coś na stałe. No to jest charm, ale to jakby... To jest próba zauroczenia. No fast właśnie, to jest taka szybka gadanina, w której chciałbyś wyciągnąć jakąś informację. Ja raczej rozmawiam z przyjaciółką, więc to też nie za bardzo. Dobrze, ale rzućmy tego Persuade'a. Niech będzie. Nie ma tutaj takiej idealnej
gadanina byłaby niezła, ale gadasz faktycznie z kimś. Czy jest tu jakiś sposób przerzutów? Tak jest. Nazywa się forsowanie. Możesz zaryzykować pewne działanie, powiedzieć mi, chciałbym postawić ją, jakby kontynuuję rozmowę i stawiam ją pod ścianą. I ja ci mówię, czym to się może skończyć. Musisz mi powiedzieć, jak forsujesz. Ja ci mówię, jak to się skończy w ramach porażki i wtedy decydujesz się, czy chcesz to przerzucić. Nie, to nie. To w tym przypadku... Nawet nie znasz... zawsze znasz konsekwencje przed rzutem. Więc możesz powiedzieć, co chciałbyś zrobić. Ja ci powiem, jakie będą tego konsekwencje i dopiero wtedy możesz się zdecydować. A, okej. Okay. No to dobra. No to teoretycznie no jakbym mógł się dowiedzieć, co by było, gdybym próbował ją przycisnąć, że to jest ważne, że to może być ważne, że to nic nie... Może nic nie zmienić, ale może coś wyjaśnić, co tam się w ogóle tak naprawdę stało. Myślę, że to na dzisiaj skończy po prostu rozmowę, że kobieta się trochę rozrzewni, rozklei i pęknie i ciężko będzie ją doprowadzić z powrotem do stanu, w którym będziesz w stanie się z nią dogadać. Nie, to jest ten dylemat. Grać czy odgrywać? Dobra, zagramy. Zagramy. Jak najbardziej chciałbym to sforsować. To śmiało. Czyli jeszcze raz po prostu rzucam, tak? Oczywiście. Wspaniale, i to jest chyba na 1/5 z tego, co widzę, 3 gwiazdeczki. Kładę jej rękę na ramieniu. Słuchaj, Sharon, nie chcę tutaj... No mam pewne wątpliwości, miałem od początku. Wszystko to wyglądało dziwnie. I teraz jeszcze pojawiły się nowe rzeczy, jakieś dziwne telefony. Chciałbym to sprawdzić, chciałbym to zweryfikować, co dokładnie stało się z Johnem i z Anną. Po co może tam pojechali? Co tam się wydarzyło? Pomóż mi. Słyszysz, jak kobieta bierze powoli głęboki wdech, nabiera powietrza w płuca, wypuszcza je powoli. To wraca. To zawsze wraca. Wiesz, byłam. Też byłam. Przy identyfikacji Johna. Tata mówił, że nie powinnam iść oglądać martwego brata, że lepiej jest zapamiętać go takim, jakim był. Ale o co właściwie pytasz? Zamyśliłam się. Co tam zobaczyliście? Zobaczyliśmy Johna. Co tu dużo mówić. Nie znam się na tym, ale no, wyglądało na dosyć, chyba się mówi, świeże. Był bardzo blady, ale nie nosił wielu śladów. Znaczy, no, nie nosił wielu śladów. To ten lekarz, który z nami był i pokazywał nam ciało, mówił, że umarł w wyniku wylewu, zapaści. Nie pamiętam dokładnie, ale to było coś z krwią, zatrzymaniem. To trudne. Trochę byłem rozdygotana. No ale wiesz, generalnie tak, to był John. Rozumiem. Wybacz, że pytam, ale... Tak jak wiesz, czasami myślę o tym, co się stało i wielokrotnie tyle czasu słuchałam o tym, jak z ekscytacją opowiadał o tym wyjeździe. O tym, że nawet dzwonił tam, zarezerwował hotel. Hotel, to dużo powiedziane. Myślił sobie, że mają tam takie strasznie ciekawe miejsce, w którym można przenocować, że to jakiś hotel chyba pracowniczy, ale dosyć wyjątkowa sprawa. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, wiesz, ale do dzisiaj utknęła mi nazwa, jak to szło i
momencik, bo ja się zgubiłem teraz. Utknęła mi nazwa i nie pamiętam jaka. Tak jest, ja się zgubiłem, wybaczcie mi chwileczkę. Notatek mam sporo i czasami trzeba odnaleźć odpowiednie. Tilt Silk Mill nazywało się miejsce. I to jest też, że ona to pamięta, o czym wspominał i gdzie wyjeżdżał do Potsyl, jest też trochę zasługą twojego bardzo dobrego rzutu. Jasne. Ogólnie w dalszej rozmowie trochę się rozrzewnia. Może opowiada ci więcej rzeczy, szczegółów dotyczących ciała, ale nic szczególnego nie przykuwa twojej uwagi. Jest, jeśli ją dopytujesz ponownie, jest pewna, że to był John. Pamięta dyskretnie, tak. Na pewno podaje też jej chusteczkę jakąś. Pamięta, że w poczekalni byli też rodzice Anny. Ciężko było z nimi nawiązać jakiś większy kontakt, bo nie mówili doskonale po angielsku. Chociaż komunikatywnie się porozumiewali, aczkolwiek słownictwo takie dosyć skomplikowane sprawiało im problemy, ale z tego co zrozumiała, to też rozpoznali swoją córkę. No i to. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Chyba je bardzo potrzebowałem, żeby też bardziej stanąć mocno na ziemi, bo dalej jest to trochę niejasne. Wiesz, Szejnie, każdy z nas czasami, ja chyba też z mężem za dużo o tym nie rozmawiałem. On mówi, że trzeba po prostu zapomnieć i iść dalej. Może potrzebowałam. Widzisz, że po jej policzkach płyną łzy, ale mimo wszystko stara się do ciebie uśmiechać. No, może trochę też potrzebowałam takiej rozmowy. Jakbyś tylko potrzebowała częściej. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dziękuję. Ociera łzy. No i podaj mi na pewno chusteczkę jakąś podobaną, nie? I ona was chętnie odprowadzi do drzwi. W sensie, jak dziękuję wam za wizytę, odprowadza do drzwi. Frau Sharon, przepraszam, wyciągam z podpołów płaszcza ramkę na zdjęcia. Zdjęciem przedstawiającym rodzinę Hillów. To zdjęcie familii wasze było, znalazłem, bite, podaję jej, masz, powinniście wy to mieć, bardziej. Henryś, podajesz zdjęcie. Na zdjęciu jest ona, Sharon, jest Andrew, zdjęcie ma pewnie z 7-8 lat, Sharon wygląda na młodszą niż teraz, mniej zmęczoną. W końcu taka gromadka dzieci może dać nieźle w kość. Aczkolwiek wygląda na mniej zmęczoną. Na zdjęciu są też rodzice i starszy brat, który jest dziedzicem rodu Andrew. Poza samym Johnem. I w środku stoi uśmiechnięty, roześmiany wręcz John. Co jest dosyć nietypowe, bo wszyscy pozostali są bardzo poważni i profesjonalni, ustawieni do zdjęcia. Pamiętam to zdjęcie. Każdy z nas je dostał. Znaczy, zgubiłam je podczas przeprowadzki, więc fajnie, że do mnie wróciło. Proszę, proszę zatem. Pamiętam, jak mama krzyczała na Johna, że powinien się zachowywać, a nie śmiać jak głupi do sera na zdjęciu. Ale on już taki był. Kładzi ramkę zdjęcia, kładzie je na piersi. Wszyscy lubiliśmy ten jego uśmiech. Jego uśmiech. Wszyscy go kochali. Dziękuję wam za wizytę. My dziękujemy. I pamiętaj, Sharon, zawsze możesz na nas liczyć. Tak, zgadza się. Bardzo mi miło. Opiekuj się dziećmi. I pozdrów męża. Oczywiście, pozdrowię. Dziękuję. Miłego dnia wam życzę.
odprowadza was do drzwi, zamyka za wami. Stajecie przed posiadłością Sharon. Na podjeździe stoi srebrne auto. Już wam mówię, jak się nazywa. Możemy nawet przejść na scenę z tym autem. Jest to Rolls-Royce Silver Ghost, należący do Shane'a. Auto jest prześliczne. Prawdziwy cud technologii. 7-litrowy silnik, dwa zawory na cylinder. Średnica to około 114 mm na 114 mm. Stopień sprężenia 3,2 do 1. 50 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość obrotów silnika 1750. Prędkość maksymalna to 126 km na godzinę. Czterobiegowa manualna skrzynia 1300 kg masy całkowitej. Prawdziwa bestia. Wsiadacie powoli do tego nowoczesnego cudu technologii. John na pewno byłby zachwycony jako pasjonat automobili. I gdzie się udajecie? Czy chcecie się udać w jakieś konkretne miejsce? Najpierw, zanim w ogóle Shane odpali samochód, myślę, że sam prowadzi, to powie, pytałem Sharon. Ona identyfikowała zwłoki i jest pewna, że to był John. Zresztą nie tylko ona. Byli tam jeszcze pozostali członkowie rodziny. Więc rzeczywiście to tylko zwykły żart, a wspomnienia pobudziły w nas po prostu jakieś marzenia, że może jednak to, co było, się nie wydarzyło. Ale zaciekawiliście mnie i bardzo chętnie przejadę się do Pottsville, żeby sprawdzić, po co w ogóle John z Anną tam się udali. Mam nawet nazwę miejsca, w którym się zatrzymali. Jest sierpień. Piękne lato. Jeżeli nic nie znajdziemy, to chociaż miło spędzimy czas. Zgadza się. Ja myślę, że jestem już dość duży dorosłym. Aby zmierzyć się. Ta historia. Jedźmy już, bo nie wysiedzę, naprawdę. Urlop przyda się nam wszystkim. Czy chcecie coś zabrać może? Ja bym zajechał do kliniki i mimo wszystko spojrzał jeszcze na ten raport sekcji, gdyż tutaj są pewne nieścisłości. Będziemy jechać 4 godziny, prawda? Możemy zajechać wieczorem, zostać w tym miejscu, gdzie John z Anną zostali. Mówisz, że dowiedziałeś się, co to za miejsce. Tilt Silk Mill. Poprawię was. W dzisiejszych czasach pociągiem jedzie się do Pottsville jakieś 5,5 godziny. W tamtych czasach pociągiem jechało się pewnie około 7-8 godzin, a autem przy obecnym stanie dróg i mimo, że 126 km na godzinę to jest maksymalna prędkość tego auta, prawdopodobnie byłoby to około 10 godzin. Tak, bo to trzeba było 30-40 na godzinę co najwyżej. W najlepszych punktach. No, obawiam się, że podróż będzie długa i chyba lepiej będzie pociągiem mimo wszystko. Chyba, że bardzo chcecie, to... Dodam tylko, że jeśli zabierzecie auto, podróż będzie dłuższa, aczkolwiek na miejscu łatwiej poruszać się autem. To mimo wszystko jest dosyć duże miasteczko. Chociaż nie ma to... No i możecie zabrać ewentualnie dodatkowe rzeczy w bagażnik, które przewożenie pociągiem mogłoby być bardziej... problematyczny. Zostawiam wam to do wyboru. Czy ktoś jeszcze potrafi prowadzić? Prowadzić? Ja. Nie. Oczywiście, Heinrich jest świetnym kierowcą. Lata temu. Już sobie to rozumiem, nie najgorzej. Tak, Heinrich, jesteś kierowcą? Dobrze powiedziałem, czy nie? Poczekaj, żeby nie było, że ten... Ja. Prowadziłem auta. Johna. Będziemy się mogli zmieniać, jak się zmęczysz. No dobrze, to chcecie gdzieś zajechać? Ja na pewno do kliniki i do domu bym zajechał po swoje rzeczy. Nie mam nic przy sobie. A tak, koniecznie musimy się spakować. Dodam tylko, że w Nowym Jorku macie dostęp do dosyć dużej biblioteki. Każdy z was ma tu prawdopodobnie kartę biblioteczną, więc skorzystanie z jej jest dosyć proste.
Oczywiście na miejscu też będzie możliwość skorzystania z bardziej lokalnej, pewnie jakiejś przykościelnej biblioteczki bądź czegoś takiego, ale jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, które chcielibyście zdobyć na konkretne tematy, to śmiało. Może w takim razie spotkamy się za kilka godzin. Zjemy później obiad i pojedziemy. To dobry pomysł. Więc Shane odwiezie wszystkich towarzyszy i uda się najpierw do kliniki, żeby rzeczywiście spróbować odzyskać raport, potem do domu, żeby się spakować, chociaż może najpierw do biblioteki. Nie, dobra, zdążę. Najpierw po rzeczy, a potem zajadę jeszcze przed obiadem do biblioteki, o ile zdążę. Okej, okay. W takim razie zacznijmy od Shane'a, bo Shane wie już, co na pewno będzie chciał robić. Pozostali, przemyślcie, co byście chcieli zabrać, co byście chcieli zrobić w tym czasie, nim udacie się na wspólny obiad i wyruszycie do Pottsville. Shane! Okej, w takim razie, zanim do tego przejdziemy, to zróbmy 5 minutek przerwy i za chwilę wracamy. A więc wróciliśmy. Witajcie ponownie po przerwie. Tak, ale wróćmy do tematu. Shane, wybierałeś się do swojej kliniki. Więc zajrzyjmy do twojej kliniki. Zajeżdżasz, odstawiłeś wszystkich, zajeżdżasz pod budynek kliniki i wchodzisz do swojego gabinetu na piętrze. Otwierasz szufladę, przeszukując w poszukiwaniu raportu z sekcji zwłok twojego przyjaciela Johna Hilla i Anny. Dobrze. W takim razie zastanawiam się. Ja wiem, że to jest twoje miejsce, ale co się stało z raportem sprzed 3 lat? Rzućmy na przeszukiwanie bibliotek, ale z kością dodatkową, w sensie dostaniesz ode mnie ułatwienie w postaci dodatkowej kości. Jest sukces. Jest sukces. Dobrze. Niech ja znajdę raport z sekcji. Tak jest. John Hill. Otarcie prawego przedramienia i złamanie prawej kości ramiennej, prawdopodobnie spowodowane upadkiem. Obrażenia wskazują, iż Denat był częściowo sparaliżowany bądź pod wpływem silnych środków. Liczne zadrapania na twarzy, szyi, klatce piersiowej i powstałe w wyniku ciągnięcia przez kogoś bądź bezwładnej próby czołgania. Za przyczynę śmierci można uznać udar krwotoczny mózgu. Anna, złamana kość twarzoczaszki, prawdopodobnie z powodu bezwładnego upadku, ślady na dłoniach i pod paznokciami wskazują, że to prawdopodobnie ona próbowała ciągnąć Johna. Za przyczynę śmierci można uznać zatrzymanie akcji z serca w wyniku udaru krwotocznego mózgu. Pozostałe obrażenia wyglądają na wyniki upadku. Takie drobne otarcia zazwyczaj są maskowane i ukrywane przez... Znaczy, zazwyczaj też nie są pokazywane całe ciała rodzinie, więc jasne. Mogła ich nie widzieć Sharon. Myślę, że ja wezmę ze sobą ten raport. On tak jakby nie jest tutaj częścią kliniki, więc zabiorę ze sobą. A następnie chciałbym się udać rzeczywiście do biblioteki w Nowym Jorku. Może to być Uniwersytet Estoska rzeczywiście. Gdzie możliwe, że się umówiłeś, że się spotkasz z Joelem? Ja myślę, że wszyscy spotkacie się, którzy chcieli, spotkacie się w bibliotece prędzej czy później po załatwieniu swoich szybkich spraw. Ale przejdźmy po kolei, zaczynając od Shane'a. Shane, dodałem ci, właściwie wszystkim wam dodałem plik, który się nazywa raport z sekcji. Powinniście mieć go w journalu. Dobrze, w takim razie zmierzamy do biblioteki nowojorskiej. Zapach książek. Wielu uważa, że to prawdziwy afrodyzjak. Tutaj wypełnia on salę za salą. Pełne regały książek, dobrze oświetlone pomieszczenia, wielkie okna i ławki po to, by zasiąść i zatopić się na godziny w światach, które są wypisane w książkach.
czego szukasz w Bibliotece Nowojorskiej? Czy prosisz może kogoś o pomoc? Szukasz asystenta, czy zrobisz to sam? Nie, myślę, że Shane będzie szukał raczej sam i zacznie... W sumie chyba gazety byłyby dobrym tutaj tropem. Jakieś właśnie sprzed kilku lat. Właśnie o tym Penny... Podzwaj, przepraszam, o Podzwaj. Czy było tam coś ciekawego? Ogólnie takie starać się przejrzeć. Może natrafić na coś, co byłoby na tyle ciekawe, co mogłoby zainteresować Johna i Annę, żeby w ogóle tam pojechać. Jasne. Poproszę cię o rzut na korzystanie z bibliotek. Ważne jest dla mnie też, jak dobrze ci weszło. Jeśli weszło normalnie, to weszło normalnie. Jeśli weszło na pół, to daj znać. Jeden lewar. Dodatkowo dodam, że twój poziom szczęścia, poza tym, że rzucamy na szczęście, możesz wykorzystywać po to, by obniżyć wynik rzutu. To znaczy, jeśli masz 50 punktów szczęścia, to możesz złożyć na przykład 10, by obniżyć wynik rzutu i w ten sposób uzyskać na przykład lepszy sukces lub w ogóle sukces. Aczkolwiek jeśli w przyszłości powiesz mi, czy może mam przy sobie mój ulubiony zegarek albo papierośnicę, czy zabrałem ją z domu, bo jest mi teraz potrzebna, ja ci powiem, rzuć sobie na szczęście i ten poziom szczęścia będzie wtedy niższy. Jasne, rozumiem. Na razie nic z tym nie robię, zostawiam tak jak jest, jest jeden sukces. Jasne, jeden sukces. W takim razie udostępnię ci ciekawostkę bardziej. Szukałeś gazet, więc udostępnię ci jedną z gazet. Jeśli chcesz, to możesz ją przeczytać. Udostępnię wszystkim, bo ciągnie. Byście zawsze mieli do nich dostęp. Powinno się wam pojawić tygodnik Potsweil, 6 luty 1918. Czy jest takowy w journalu? Jest. To poproszę cię, byś przeczytał. Oczywiście. Tygodnik Podzwajl, 6 luty 1918 roku. Czy w naszym mieście jest kult? Lokalny pastor Juan Joel Cardoso nie wyklucza takiej możliwości. Zło może czaić się wszędzie, nawet w tak bogobojnych społecznościach jak nasza. Wpływ szatana na młodzież jest w dzisiejszych czasach wielki. W dalszej części pastor Cardoso wskazuje, że sami przywieźliśmy szatana z dalekiego wschodu. I to na tych, którzy kryją swe oczy w cieniu, powinniśmy uważać. A ostatnio zaginieni młodzi ludzie mogli po prostu dołączyć w szeregu satanistycznego kultu, który zaląkł się w naszym hrabstwie. Jeśli rzeczywiście tak jest, niech Bóg ma nas w swojej opiece. God bless America. To jest... Teraz zdajesz sobie sprawę, czym były plotki o Podzwil, za którymi podążyła para do tego miasteczka. Wydaje ci się, że ta lokalna gazeta może być źródłem plotek na temat wielu spraw. Pewnie tych dziwniejszych i tych mniej dziwnych. To jest jedyny artykuł, na który udało ci się wpaść. Ale przejdźmy teraz do innych. Będziecie mogli wykorzystać więcej czasu, jeśli chcecie wyjechać później, ale przejdźmy po kolei. Joel, co chciałeś zrobić? Kować na pewno odpowiednio. I również przyjść do biblioteki i w sumie chciałem zrobić to samo co Shane. Może bardziej w kontekście poszukania informacji na temat, co się stało z fabryką. Okej, w takim razie spędziłeś trochę czasu w swoim mieszkaniu. Spakowałeś rzeczy, w końcu gwiazda Broadwayu zawsze musi wyglądać dobrze, niezależnie gdzie jedzie. Spakowałeś więc trochę ubrań na zmianę, mała walizka. Wsiadłeś w taksówkę, w autobus, w co wsiadłby Joel jadąc do biblioteki? Myślę, że w taksówkę spokojnie. Wiedząc też, że możliwe, że będziemy się tułać po opuszczonej fabryce. Może jakaś latareczka? Nie wiem, czy chciałbym zabrać już legendarne liny? Masz w domu liny. Czy to jest tak powszechna rzecz, którą chciałbyś posiadać w domu?
Może przygotowywałeś się do jakiejś sceny. Kręciłeś lasem w domu albo cokolwiek takiego, ale wymagałoby to od ciebie testu szczęścia. Jasne, mistrzu, to będzie... Przecież to takie normalne, trzymać w domu liny. Ja sam mam taki sznur. No nie. Jednak nie miałem lin. Zostawiłem w teatrze. Zostawiłeś w garderobie. Niestety. Wsiadasz do taksówki i wyruszasz. Wyruszasz do nowojorskiej biblioteki. Widzisz gdzieś zaczyna czytanego Shane'a, ale starasz się mu nie przeszkadzać, kiedy przeszukuje kolejne sterty gazet. Sam chciałbyś poszukać czegoś jeszcze na temat samego Pottsville, a może fabryki browaru Younglingów, więc poproszę cię o rzut. Po prostu weszło. Po prostu weszło. Co możemy zdobyć? Dobrze. Myślę, że znajdziesz to, czego szukasz. Więc udostępnię wam wszystkim plik, o którego przeczytanie poproszę ciebie, Sztyrku. Plik nazywa się Pottsville, który udostępniłem. Chyba XIX wieku, prawda? Tak jest. I jest. Pottsville XIX wieku. W 1806 roku John Pott, założyciel Pottsville, ufundował kuźnię, która ukazała się być początkiem dla miasteczka. Aktem Zgromadzenia Wspólnoty Narodów, zatwierdzonym 1 marca 1811 roku, hrabstwo Schuylkill? Schuylkill się czyta według Google tłumacza. Zostało wyniesione z części Brex i Northampton. Co sprawiło, że Pottsville automatycznie zostało jego częścią. Miasto zostało formalnie założone w 1816 roku przez miejscowego geodetę Henry'ego Donnella. 19 lutego 1828 roku Pottsville zostało zarejestrowane również jako gmina. W 1829 Youngling and Son założyli najstarszy browar w Stanach Zjednoczonych. W 1951 Pottsville stało się siedzibą powiatu. Pierwotnie była ona w Orvigsburgu. The Philadelphia and Reading Coal and Iron Company, która ma swoje korzenie w Philadelphia and Reading Railway Company, pod koniec XIX wieku nabyła rozległe ziemie węglowe i stała się jedną z najbardziej znanych spółek węglowych działających w Pensylwanii. Ze względu na swoje położenie wzdłuż rzeki Schuylkill, Pottsville rozwinęło mały przemysł tekstylny. Z tego przemysłu wyrosła firma Philips van Huysen, która została założona w 1881 roku. Moses Phillips i jego żona Endel zaczęli ręcznie szyć koszule i sprzedawać je z wózków lokalnym górnikom. Innym elementem przemysłu tekstylnego jest Tilt Silk Milk przy 12 ulicy, która produkuje jedwab z importowanych jedwabników, które żywią się drzewami morwy w szklarni budynku. Jest. The Philadelphia and the Reading Coal and Iron Company, część tej firmy, Philadelphia and the Railway Company, jest firmą, która należała do rodziny Johna Hilla. To taka ciekawostka, którą pewnie wszyscy wiecie, więc to jest wiedza, którą zdobyłeś ty. Zanim ją omówicie wspólnie, przejdźmy do następnej osoby. Heinrichu. Wszyscy się rozeszli. Gdzie ty się wybrałeś? Do posiadłości Johna, gdzie ciągle mieszkam. Tutaj od razu kieruję swoje kroki do garażu. Wielki garaż wypełniony jest samochodami w sztuk w liczbie 8.
rzeczy różnych marek, ale wszystkie tych bardziej renomowanych. I wsiadam do jednego z nich. Każdy oczywiście samochód ładnie umyty, wypolerowany, koła pochowane, naciągnięte na koła takie specjalne pokrowce, żeby nic się nie kurzyło, ani nie brudziło. I wsiadam do jednego z aut, to jest Dazenberg model A. Zasiadam na fotelu przy kierownicy. I na chwilę pogrążam się we wspomnieniach. Tym samochodem pierwszy raz z Johnem udaliśmy się w dłuższą trasę na Florydę. Był piękny czas. Był piękny czas. Ten samochód zna naszą historię lepiej niż ktokolwiek z wszystkich. Po czym otwieram schowek pasażera i ze schowka wysypuje się, wypada pistolet, rewolwer. Sięgam po niego, sprawdzam, czy jest dalej sprawny, czy jest nabity. Myśląc przy tym, cholerni żartownisie mają czelność żartować z Johna. Już ja ich nauczę moresu. Chowam pistolet za płaszcz. Lecz w schowku było coś jeszcze. Fotografia nasza wspólna, Henrysia i Johna. Ją również zabieram, wyciągam z ramki. Delikatnie zwijam na cztery i chowam do kieszeni. Po czym opuszczam garaż i tak, zamierzam się spakować w dwie torby. W jedną torbę chowam ubrania, buty, ręczniki, potrzebne akcesoria użytku codziennego. A do drugiej torby, która przypomina jest takim wojskowym workiem, starym, brudnym, połatanym. I to też mało kto wie, że John miał kilka swoich pasji, czym było też samochody, ale również lubił wyprawy w dzicze. Mało kto o tym wie. Do tej torby chowam zestaw survivalowy, z którego zawsze korzystaliśmy. Noże, jakieś kubki krzesiwa. Co tam będzie, to się okaże przy rzutach na szczęście. Rozumiem. Wspaniale. Tak jak gdyby przygotowany, w końcu potem zamykam całą posiadłość, sprawdzam jeszcze, czy aby na pewno garaż jest dobrze zamknięty i kieruję się pod bibliotekę. Bo tutaj rozumiem, wszyscy się umówiliśmy, że się spotykamy. Tak jest. Czy wchodzisz korzystać z transportu publicznego? Pewnie. Nie, do biblioteki nie wchodzę. Nie mam tam czego szukać. Zwłaszcza, że jestem w posiadaniu słownika i jednego z tomów rozmówek niemiecko-angielskich, które, no, niestety wstyd się przyznać, ale przetrzymałem i to tak ponad rok. Rozumiem. Więc lepiej się do tego nie przyznawać. Także czekasz na pozostałych. Przejdźmy do Peggy. Czego szuka Peggy? Co planuje Peggy? Co zabiera z domu Peggy? Same najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście Peggy mieszka jeszcze z rodzicami. Peggy jest panną i mieszkają w takiej typowej nowojorskiej kamienicy z piętrem. Pokój Peggy jest na górze i Peggy wyciąga swoją walizkę, otwiera ją i zaczyna pakować ubrania na dzień. Nie, lepiej na dwa. Być może zostaniemy tam dłużej. Pakuje też te pudełeczko z listami od Anny. Być może po drodze przejrzy je raz jeszcze. I zresztą
pamięta, że też ma malutką teczkę z artykułami, które Anna wcześniej publikowała w różnych mniejszych magazynach, jak i udało jej się napisać coś dla jakiegoś większego magazynu czy gazety. Też to weźmie. Może tam coś ciekawego jeszcze znajdzie po drodze. I chwilę się waha, po czym wygląda ze swojego pokoju, nasłuchując, czy czasami jej rodzice nie będą czegoś za chwilę od niej chcieli, ale upewnia się, że nie, więc... No cóż, ląduje na kolanach i obok łóżka, w podłodze, ma poluzowaną deskę, którą jak tylko wyjmie, to jest taki mały schowek. I wyciąga z tego schowka dość duże pudełko, mniej więcej wielkości pudełka na buty. Otwiera je i tam ma te rzeczy, które dama, jak i kobieta w tych czasach mieć nie powinna. Mianowicie jest to kilka książek natury okultystycznej. Tak wierzy, że to jednak jest szansa dla niej na zobaczenie czegoś więcej, żeby w końcu doświadczyć czegoś okultystycznego, zobaczyć jak to będzie. I ona jest tym wszystkim podekscytowana. Bierze też swój dziennik, w którym zapisuje wszystkie swoje sny. Może jej się coś przyśni. Potem sięga nieco głębiej i wyciąga coś drobnego. I jest to czarnoprochowy pistolet Derringer. Nie wiadomo na co trafią. A lepiej być przezornym i ubezpieczonym. Prawda, lepiej być przezornym. Tego jednak nie chowa do walizki. To lepiej mieć przy sobie. Torebka. Zdecydowanie to umieści w swojej torebce. I ruszy faktycznie do biblioteki uniwersyteckiej. Tam natomiast... Trochę się zastanawiam. Peggy jest najbardziej powiązana z tym okultystycznym światem. Spędziła też trochę czasu na badaniach rzeczy, które wymykają się postrzeganiu zwykłych ludzi. Mówisz, że ma nawet pewną kolekcję już książek, które mogą pomóc jej w wielu sprawach. W zasadzie książki to trochę być może za dużo powiedziane. Faktycznie ma kilka pozycji, które mogą traktować o takich. Zresztą najnowszą z nich, którą ostatnio czytała, to jest Wiedźmy kult w Europie Zachodniej od pewnej brytyjskiej antropolożki, który był bardzo ciekawy i już zdążyła przeczytać. Ale to chyba nie to. Tę książkę zostawia. Ma też różne artykuły z mniejszych pism, mniej popularnych, jak i różne badania naukowe. Rozumiem. Książka na pewno, czy dwie, też takie znajdzie. Rzuć sobie proszę na szczęście i powiedz mi, co ci wyszło. Zwykły sukces. Nie, jednak nie. Jednak fail. Nie jest to żaden sukces. W takim razie... To ale ja bym to chętnie poszukała jednak bardziej. Chcesz... Zdecydowanie. Rozumiem. To proszę cię, przerzuć. Czyli rzucam po prostu jeszcze raz. Podam ci jeszcze konsekwencje. Myślę, że pewnie przeszukując te swoje księgi, grzebiąc gdzieś w tych listach, może jakiś ważny szczegół okaże się, że zostanie jednak w domu i będziesz skazana na poszukiwanie tych szczegółów w bardziej konwencjonalnych źródłach niż... Mm-hmm. Spoko. Ja myślę, że to bardzo pasuje, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, jestem szalenie podekscytowana tym, co mogę zobaczyć i że może być mi dana taka szansa, więc jak najbardziej zróbmy to. Lepsze to niż nakrycie przez rodziców. Ach, ale faktycznie tak będzie. Myślę, że bardzo szybko przerzucam te wszystkie rzeczy i nie dostrzegam jednej rzeczy, która idealnie by pasowała. Ja myślę, że to jest taka dosyć filmowa scena, kiedy obracasz się jeszcze przez ramię, by spojrzeć, czy o wszystkim pamiętałaś. I gdzieś w gąszczu tych rzeczy, które wzięłaś pod pachę, gdzieś w tej książce, w tych listach, w tym wszystkim spiętym w takim... nie wiem jak to nazwać, ale w takiej teczce jakby, w
pewnym momencie widzimy, jak już obracasz się z powrotem, jak koperta, prawdopodobnie z listem od Anny, wysuwa się i spada na podłogę, wsuwając gdzieś z powrotem pod łóżko. Czy Peggy się gdzieś udaje? Tak, gdzie się idzie Peggy jeszcze udaje? Do biblioteki uniwersyteckiej. Tam ma całą masę pracy tak naprawdę. Będzie sprawdzała różne wierzenia, nawet te stare, natywne wierzenia Amerykan, którzy zamieszkiwali tereny Pensylwanii i właśnie Pottsville, jak i zresztą spróbuje przeszukać jakieś takie dziwne przypadki, które miały miejsce w przeciągu, myślę, właśnie tych ostatnich 100 lat. Gdzieś mniej więcej od powstania tego pierwszego browaru. A może nawet udaje się znaleźć trochę więcej informacji na temat samego Davida Junglinga. Okej, okay, to jest bardzo dużo rzeczy. Zdefiniujemy rzutem, jak ci poszło poszukiwanie tych rzeczy. Na razie... Ja na pewno zapomnę się w czasie, to jest... Na razie operujemy w niewielkich przedziałach czasowych. Forsowanie na przykład w bibliotece odbywa się na tym, że zużyjemy po prostu więcej czasu. Aczkolwiek na razie poproszę cię o rzut i poproszę cię o wynik. I teraz, czy to będzie rzut na lak, czy jednak na... Na korzystanie z bibliotek, zdecydowanie, dobrze. Bo korzystamy z bibliotek. Mm-hmm. Tym razem się udało. To na 50%, z tego co rozumiem, tak. Tak jest. W takim razie uchylę ci trochę więcej tajemnicy. Wyszłaś. Zobaczyłaś, jak Shane czyta jakąś gazetę. Tygodnik Pottsville brzmi bardzo interesująco. 1918 rok, wypowiedź jakiegoś księdza. To wszystko wygląda na jakąś dziwaczną, pseudookultystyczną intrygę, która rozgrywa się na łamach tego tygodnika. Stwierdziłaś, no, zajrzę. Może zanim zajrzę do Pottsville, zajrzę do New York Post. Może było coś więcej? Ale nie. Dobra, zacznijmy od tego. I zaczynasz. Przeglądasz strona za stroną, tygodnik za tygodnikiem, miesiąc po miesiącu. Zaczynając w okolicach 1918 roku, czyli wtedy, gdy zaginęli wasi przyjaciele. Zacznę ci udostępniać powoli w journalu. Przejdziesz sobie w zakładkę. Powinnaś się za chwilę zobaczyć. Tygodnik Pottsville, 17 marzec. Droga Mizo. Czy widzisz? Mam. W takim razie. Tajemnicze zjawisko w Pottsville. Członkowie społeczności skarżą się na niewyjaśnione dolegliwości. Od tygodnia czuję się, jakby mnie ktoś pałką uderzył. Zapominam, co przed chwilą robiłem i co miałem w planach. Skarży się jeden z mieszkańców, Jonathan Blake. Mężczyzna nie jest jedynym dotkniętym przez dziwne dolegliwości. Sprawę bada specjalnie powołana komisja do spraw zdrowia i górnictwa, składająca się z najtęższych umysłów hrabstwa Shulkill. Możemy więc wnioskować, że za problem w miasteczku odpowiedzialna jest lokalna kopalnia antracytu. O rozwoju spraw będziemy informować na bieżąco. A więc górnictwo. Myślę, że mogło cię to zainteresować i przykuć na chwilę twoją uwagę. Zaczęłaś szukać rozwiązania, może kolejnego wydania. Natrafiłaś na coś podobnego. Powinien pojawić się w twoim journalu tygodnik z 30 marca. Nikt mu nie wierzy. W Pottsville znów zapanował spokój. Wygląda, że po ostatnim wycieku metanu nie ma już śladu. Ale czy na pewno? Zapytaliśmy kilku mieszkańców o ich samopoczucie i nie wszyscy uważają, że miasteczko wróciło do normy. Codziennie budzę się z myślą, że o czymś zapomniałem. Nie pamiętam imienia własnej matki, ani co się z nią stało. Jestem pewien, że mieszkałem z ukochaną żoną, ale nikt tego nie pamięta. Jeśli czyta to odpowiedzialny za ten bałagan, proszę, oddaj mi moje życie. Mówi ze łzami w oczach Jonathan Blake. Czy na pewno sprawa została zamknięta? Czy może to zwykła histeria? W kolejnym wydaniu pochylimy się nad tą sprawą dokładniej.
Ja myślę, że robię sobie taką mentalną notkę, żeby znaleźć Jonathana Blake'a, kiedy tam dojedziemy. Jasne. Robisz sobie. To już jest drugi raz, kiedy natykam się na właśnie jego sprawę. Jasne. Próbujesz znaleźć kontynuację tej historii. Czy to się jakoś rozwinęło? Czy coś się wydarzyło? W końcu autor mówi, że w kolejnym wydaniu pochylimy się nad tą sprawą dokładnie. Lecz kontynuacji nie ma. Wydaje się nawet trochę tak, jakby tygodnik Postville został zawieszony na jakiś czas. Czy może po prostu dzieje się tam tak niewiele, żeby złożyć jeden egzemplarz, no ale w końcu tygodnik mówi nam, że powinien wychodzić co tydzień. Niestety, ciągu dalszego nie ma. Następuje on dopiero 18 sierpnia. I takowe wydanie udostępni ci Mizu ponownie w twoim journalu. Kolejne zaginięcie w Pottsville. To już drugie zaginięcie w tym miesiącu, a 11 w tym roku. Tym razem nieszczęśliwy los spotkał przyjezdnych. Ci młodzi ludzie, poszukując odpowiedniego miejsca do zaślubin, znaleźli tu jedynie tragedię. Ostatnio byli widziani w okolicy Sixth Street. Rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę. Jeśli ktoś widział coś podejrzanego, prosimy o kontakt z biurem szeryfa. Poniżej znajduje się krótki opis poszukiwanych. Ja rozumiem, że on oczywiście zgadza się z Anną i Johnem. Johna i Ann. Tak mhm. Jest. To jest ostatnie, co pozwolę wam znaleźć w tym czasie. Myślę, że wszyscy ślęczycie nad gazetą, kiedy Peggy z podekscytowaniem czyta to na głos, kiedy pozostali sam w pobliżu. Nie wiem, może być nawet tak, że wchodząc Peggy miałaś Heinricha, który stał pod drzwiami, więc jeśli chciałaś, mogłaś go wciągnąć do środka. No oczywiście, że go wciągnęłam, co taki sam będzie stał pod biblioteką. Może Heinrich się towarzyszysz trochę... mi, podtrzymasz przynajmniej te wszystkie księgi, które będę trzymać. Jeszcze pytanie do mistrza gry, czy jeśli już tak spoglądamy za ramienia naszej Penny... No? Naszej Peggy, to czy jest może autor? Wiesz co? Pod samym artykułem nie. Ale jest taka stopka jakby redaktora naczelnego gazety. I w stopce jest imię kobiety. Już ci mówię. Nazywa się... Na imię ma Tammy. Już ci podaję pełne imię i nazwisko. Tammy Virginia Earls. Jak rozumiem, to jest gazeta Spotswile. Tak, to jest tygodnik Spotswile. W dużych bibliotekach bardzo często jest po prostu pewien rodzaj archiwum. Chciałem was, w sensie archiwum gazet, chciałem was przeprosić, bo trochę zamieszałem. Wiem, że Peggy chciała iść do biblioteki uczelnianej, ale totalnie o tym zapomniałem i wysłałem cię na tą samą do tej samej biblioteki, co są chłopaki. Ale możemy to rozwiązać w taki sposób, że w sumie stwierdziłam, że na uczelnianej może niekoniecznie będzie coś, ale na samej bibliotece NYU, znaczy nie NYU, tylko właśnie nowojorskiej, będzie znacznie więcej pozycji i na pewno będzie też więcej artykułów z gazet. To na pewno, więc możemy tak to rozwiązać. To moje niedopatrzenie, wybaczcie, ale tak. Redaktorką naczelną gazety tygodnika Pottsville jest Tammy Virginia Earls. Czy to ich już? Kas? Tak, zapraszam was do siebie na obiad. Timothy już powinien coś przygotować. Zjemy, zabiorę swoje rzeczy i będziemy ruszać. Chyba więcej tu nie znajdziemy. Reszty dowiemy się pewnie na miejscu. W takim razie wracacie do Shane'a. Timothy przygotował wspaniały posiłek. Dzisiaj była kaczka. Zresztą nic dziwnego. To w końcu tą kaczkę upolowałeś dosyć niedawno. Lodówka to wspaniały wynalazek, można przechować naprawdę świeże frykasy.
skąd? Myślę, że bardziej Shane, jeżdżąc na polowania, towarzyszy komuś i on sobie strzela, ale raczej rzadko trafia. Może tak. Ale dostaje często w prezencie, szczególnie że zazwyczaj tak nosi ze sobą jakąś flaszeczkę whisky irlandzkiej, więc... Wiesz, polowania to trochę jak wędkarstwo. Liczy się towarzystwo, dokładnie. Liczy się chodzenie po lesie. Czasami niczego nie spotkasz. To nie by miało żadnego znaczenia, aczkolwiek czasami coś przywieziesz. Jest taki... Myślę, że czasem koledzy z dobroci serca wiedzą, że wystrzeliłem, ale wiedzą, że to nie oni trafili, tylko... Znaczy nie ja trafiłem, tylko oni, ale mówią, o zobacz, zestrzeliłeś. Może masz po prostu doskonałego, dobrze wyszkolonego pieska, który przynosi zdobycze kolegów. Albo tak, dokładnie tak może być. W każdym razie. Timothy podał jedzonko, zjedliście smacznie. Pytanie, czym wybieracie się do Podswajo? Przepraszam, czy powinienem zakupić bilety? Nie, pojedziemy chyba jednak samochodem. Będzie później wygodnie. Co o tym sądzicie? To ja pobiegnę, zatankuję i do bagażnika z kanistry. No. I moje rzeczy. Proszę to oczywiście, panie Shane. No, oczywiście. Też i torbę medyczną na wszelki wypadek. Ubrania. No i jakieś kilka flaszek dobrej whisky z prywatnego barku, jakbym mógł cię prosić. No, oczywiście, tylko pan Shane będzie ostrożny. Proszę pamiętać, że jest prohibicja. Ale dobrze, dobrze. To kolekcjonerskie oczywiście. O, to, tak, tak. Wyjmę te kolekcjonerskie. I widzisz, że mężczyzna zaaferowany zagląda do piwniczki w kuchni, takiej trochę niżej osadzonej. Nie wszystko trzeba... pakuje auto. Myślę, że jeżeli on się o mnie tak rzeczywiście martwi, to mimo wszystko może zapakować do bagażnika flintę. Dobra, to tak zrobimy. Myślę, że mógł w jakiś koc czy coś takiego owinąć, tak, żeby się nie rzucało w oczy, gdzieś tam w inny koc upchać te flaszki. Zapakowane, panie Shane. Państwa bagaże też są już w bagażniku. Dziękuję, Timothy. Ach, i w schowku na miejscu pasażera zostawiłem też mapę, żeby łatwiej było trafić. Dziękujemy ci, Timothy. Opiekuj się. Jesteś nieoceniony. Dobrze. Tak, mogę jeszcze tylko dodać fabularnie, że Timothy zostanie sam w domu, gdyż Shane jest zdecydowanie kawalerem i na razie nie znalazł partnerki, która wystarczałaby mu na dłużej. Czy chcielibyście coś omówić jeszcze przy obiedzie na jakikolwiek temat związany ze sprawą, czy oddajemy to na razie w wyobraźni i wyruszamy w drogę? Koniecznie musimy się spotkać z Jonathanem Blake'em. Jego coś dręczyło. Co jeżeli to dręczyło też Annę i Johna? Nie wiadomo też, czy i on nie zaginął. Nie natknęłam się na żadną listę zaginionych. Może też sami Earls. A zresztą... To wniesie? A zresztą skoro on miał problemy z pamięcią, to co jeżeli i on spowodował ich wypadek? Wszystko to podejrzane, ale nie chciałbym tutaj jakoś budzić w nadziei ani innych takich, jednak zarówno raport sekcji, jak i słowa Sharon, no wszystko składa się jednak w to, że nasi przyjaciele niestety nie żyją i musimy z tym żyć. Lecz jeżeli to ktoś spowodował wypadek, że John nie żyje i walę pięścią w stół, go znajdziemy. I wiesz, dobra, jeszcze siedzimy przy stole. Znaczy, żeby była jasność, z raportu wynika mimo wszystko, że nasi przyjaciele mieli, rzeczywiście John miał udar krwotoczny mózgu i taki sam taka sama opinia on jest o Annie. Papiery. Tam można zapisać wszystko. A ja mam rzecz jedną. Na takich żartów nisi.
oduczył się. Ale tak, pójdziemy to zbadać i mamy wiele tropów. Rzuć sobie Shane jeszcze, jeśli chcesz, możesz rzucić na medycynę. Trochę pomogę ci zinterpretować to, co wyczytałeś w... Jasne. Bardzo chętnie. Udar krwotoczny mózgu, jakby to ująć ładnie w słowa, tak nazywa się finalną, jakby jest to efekt najczęściej wylewu, w sensie wylew krwi do mózgu. Nie spotkałeś się jeszcze, żeby przy utopieniu dochodziło do podobnych komplikacji, czy... A masz dosyć duże medyczne doświadczenie. To się trochę nie klei. Tak, zgadza się. Natomiast Shane tego za bardzo nie pokazuje, bo tego się domyślałem jakby. I to, że on na początku mówił nawet, bo miałem informację, że to jest utopienie. Natomiast on jakby próbuje trzymać się twardo to przy ziemi i stara się nie dopuszczać mimo wszystko wizji. I tak widzi, że jest wiele niespójności, więc nie chciałby tutaj dokładać kolejnych cegiełek do tego. Rozumiem. W każdym razie sprawa jest sama w sobie nader ciekawa. Możemy też zapytać samą redaktorkę, która podpisała. Jak możesz tak mówić, Joel? Ciekawa? Ciekawa? Taka tragedia? Tragedia. Zaginęło wiele osób. To jest tragedia. Możemy pojechać tam i sami zaginąć, tak naprawdę. Myślę, czyli że to... ktoś za tym stał? Jaka jest zbiorowa histeria. Jego. Czy ja mam jako Shane informację o jakichś takich zbiorowych właśnie zanikach pamięci medycznych, uzasadnieniu czegoś takiego, jak mi właśnie związane z tym gazem i tak dalej? Czy jakby jest to po prostu bujda wymysł redaktora, czy tam dziennikarza? Wiesz co, wydaje mi się, że nie spotkałeś się nigdy z czymś takim. Jeśli... byłaby to jakaś rzecz, zaniki pamięci, związane są często z wstrząsami mózgu, ale to są krótkotrwałe rzeczy. Z gazem, może jakieś niedotlenienie, jeśli ten mężczyzna pracował w kopalni, to może. Długotrwałe wystawienie na działanie metanu lub jakiegoś innego gazu mogłoby spowodować pewne uszkodzenia w mózgu tego człowieka, co zdarza się, że jest związane z zanikami pamięci, z bólami głowy, z tego typu rzeczami. No tak, ale to wszyscy musieliby pracować w tej, a tutaj z tego co było, że wszyscy po kolei mieszkańcy mają. Bardzo wielu, tak. No to raczej jakaś zbiorowa histeria, albo wręcz skutek samej prohibicji, a dokładnie tego, co ludzie robią, by jej przeciwdziałać. Czy masz jakąś naukę, chemię, czy coś takiego? W sensie, ktoś z was ma coś takiego. Więc rzuć sobie, proszę. Nawet z kością możesz, a bardzo ładnie ci poszło, więc nie musisz nawet kości premiowej. Dodam tyle, że niezależnie jaki gaz by to nie był i jaki wyciek tego gazu by to nie był, to prawdopodobieństwo otrucia miasteczka, jeszcze do tego takiego w wielkości 20 tysięcy, na świeżym powietrzu jest bliskie zera. Tak. No to Shane mówi, no jakby z medycznego punktu widzenia jakby nie ma takiej możliwości, żeby ten gaz mógł zaszkodzić w ten sposób, więc jedyne co przychodzi mi do głowy to jednak alkohol. Francuzi gazu bojowego używali. Och, to już zapowiadasz, że ktoś tu takie działania. Myślę, że o tym byłoby już zdecydowanie głośniej. Najgorsza śmierć. Najgorsza. Ale pojedziemy, zobaczymy. W takim razie musimy uważać. By nie wdychać. Ani nie pić. A więc nieznanych nam rzeczy. Pozwólcie, że wyruszymy podróż. I jak się ubieramy, albo wchodzimy do samochodu, to zakładając płaszcz, pokazuję Joelowi, jak we wnętrznej kieszeni mam spluwę i posyłam mu takie dosyć jednoznaczne spojrzenie. Ja myślę, że usadawiam się z tyłu. Na pewno nie zajmuję miejsca obok kierowcy. Przyzwyczajona do wsiadania z tyłu taksówek.
Ja myślę, że Joel musi, jako ponad dwumetrowy gigant, musi siedzieć z przodu, inaczej pękną mu kolana. Ja Henryczowi oczywiście daję kluczyki i siadam z tyłu. Joel, nie wiem jakie jest twoje wyobrażenie, ale luksusowe, duże, prawie pięciometrowe auto ma naprawdę sporo miejsca na nogi, nawet dla dwumetrowego giganta. Wygodna, szeroka kanapa z przodu i z tyłu. Może nie wymyślili jeszcze zagłówków ani pasów, kto to widział takie rzeczy, aczkolwiek można chociaż wygodnie się rozsiąść. Jest mały stoliczek, można na nim rozłożyć, jeśli by się chciało, szklaneczki. Z boku w jednym z takich podłokietniczków można znaleźć prawdopodobnie przygotowaną przez Timotiego małą butelkę i komplet szklanek, by dobrze bawić się podczas podróży. Szczerze, mógł też gdzieś tam umiejscowić jakieś przekąski. Myślę, że spokojnie możecie również takowe znaleźć. Siadając za kierownicą, Henryś z kieszeni płaszcza wyciąga takie skórzane, bezpalczaste rękawiczki dla kierowców, po czym zaczyna poprawiać lusterka. Ustawia lusterko wsteczne, to na chwilę ustawia je, żeby widzieć tych, co siedzą z tyłu, i bacznie przygląda się pierw im przez dłuższą chwilę. Shane w tym momencie wyciąga za ciebie rękę i kładzie na ramienie. Tylko dbaj o niego. John sprezentował mi go dawno. Nie przejmuj się. Potrafię prowadzić. Ustawiam lusterko, żeby było poprawnie. Odpalam i jedziemy. Jedziemy, aczkolwiek po 5 minutach tak patrzę jeszcze na Joela. Joel, przyjacielu. Ta mapa. Tak? Otwórz schowek. Wyciągam mapę ze schowka, rozkładam. Możesz mnie instruować. Jasne. Szukam takiej drogi, żebym mógł poskładać mapę mniej więcej tak, żeby zostawić sobie ten dla nas najbardziej odpowiedni skrawek. I zaczynam instruować Heinricha. Droga do Pottsville wydaje się dosyć prosta. Dosyć długa, ale prosta. I jakże przyjemna w tak doskonałym towarzystwie. Napić się, zjeść ciasteczko, może dwa, i delektować urokami, które przewijają się za oknem. Podróż autem nie jest bardziej komfortowa niż podróż pociągiem. W końcu w pierwszej klasie moglibyście żyć jak króle, aczkolwiek daje to pewne poczucie samodzielności i niezależności. Podczas drogi nachodzi was wiele przemyśleń. Shane, głośno wyrażasz opinię na temat zbiorowej paniki, zapominalstwa, innych głupot. Peggy, znasz się trochę na okultyzmie. Rzuć proszę sobie na okultyzm, słuchając tych wywodów Shane'a, ale prosiłbym cię o jedną kość karną w związku z tym testem, który ci wcześniej nie wyszedł. Ja myślę, że to z drugiej strony też wcześniej Freud badał histerię, a to też było związane z histerią. Rozumiem tutaj minus jeden, prawda? Minus jeden, poproszę cię. Tak. Na 50%. Tak, całkiem nieźle. W takim razie udostępnię wam w journalu coś, co się nazywa fałszywe wspomnienia, ale dla odmiany może ja przeczytam. Tak. Dobrze.
Fałszywe wspomnienia. Jean Piaget, szwajcarski psycholog, biolog i epistemolog, przez kilkanaście lat wierzył, że jako dziecko był ofiarą brutalnej próby porwania. Pamiętał to, czuł emocje, jakie były jego udziałem w tamtej niezaistniałej chwili. Że gdy miał ledwie roczek, w 1897 roku był na spacerze z opiekunką. Rzekomi porywacze chcieli go wydrzeć z wózka, lecz dzielna guwernantka stawiła im czoła, odnosząc dotkliwe rany. Był tą opowieścią karmiony przez lata, więc pamiętał strach, jaki czuł, pamiętał dynamiczną bójkę pomiędzy opiekunką a porywaczem. Dopiero po latach opiekunka wyznała mu, że wszystko to wymyśliła. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Co jednak ważne, na podstawie tej historii Piaget założył wiele teorii i zbadał wiele podobnych spraw. Jedna z nich zakłada, iż fałszywe wspomnienia są wynikiem zalewania nas tą samą fałszywą informacją z wielu źródeł. Pamięć osoby poddanej takiemu procesowi z czasem zacznie wypełniać pewne luki, jak na przykład emocje, nadające realizmu całej sytuacji. Od czasu upowszechnienia się gazet i radioodbiorników takie sytuacje nabierają na sile. Druga teoria, ta mniej prawdopodobna, zakłada istnienie więcej niż jednej wersji naszego świata. Istniejące niezależnie od siebie siostrzane rzeczywistości miałyby dzielić się pewnymi aspektami, a czasami nawet przecinać. Więc wspomnienie te miałyby być naszymi, lecz z innego świata bądź czasu. Za inny przykład, mający być podstawą tej teorii, poddaje się również to, co nazywamy déjà vu. Skojarzyło ci się to w pewien sposób. Mężczyzna pamiętał o żonie, ale nie pamiętał, jak się nazywa. Były to dziwne wspomnienia, których nie do końca mógł zdefiniować, ale sam wypełniał emocje związane z nimi w taki sposób, że nabierało to dla niego jakiejś całości. Może to podobne, może to tylko przypadek, ale taka myśl nachodzi cię, że czytałaś kiedyś o przypadku Jean Pigeta. Na razie zostawiam to sobie dla siebie, zwłaszcza, że siedzi koło mnie Shane, który raczej twardo stąpa po ziemi i wolałabym coś takiego pokazać już faktycznie, jak spotkamy się z Jonathanem Blake'iem, zadać mu odpowiednie pytania i może spróbować go trochę zanalizować i zgłębić ten temat jeszcze bardziej. Kto wie? Może i stanie się moim nieświadomym pacjentem. Nomen omen. Wspaniale. Tak, Shane zdecydowanie podchodzi do całej tej sytuacji, starając się znaleźć w niej grunt i jakby tłumacząc, znaleźć po prostu zwykłe, takie przyziemne powody właśnie jak alkohol. Może ktoś rzeczywiście się tam jeden zatruł, ale to jakby raczej wszystko jest wymysł, bajka i i po prostu, jakby tu rozreklamować Podzwajl. W sumie zróbmy z tego trochę taki artykuł i będzie fajnie. Jadąc przez las, już opuściliśmy miasto, nagle auto zatrzymuje się. Nic tego nizowego. Szajsy! Henryś mocno uderza rękoma o kierownicę, kiedy widzieliście, jak przez drogę przebiega jeleń. Der Hirsch! Scheiße! Wszystko w porządku? Leśna koza. Znaczy jeleń. Ja i jeleń. Widzicie? O minie Henrysia, po jego gestykulacji, że jest podburzony, podminowany. I to trochę narasta razem z czasem, jaki spędzamy tutaj w samochodzie. Henryś, wszystko w porządku? Ja, tak. Przepraszam. Zmienić się? Nie trzeba. Możemy się zamienić w każdym momencie, pamiętaj. Opowiedz. Po prostu to wszystko. Jak ktoś maczał palce, jak ktoś zamordował Johna. Nie. Jakby no.
wyniki sekcji jak wskazują na jednak przyczyny bardziej zdrowotne, więc nie było żadnych śladów. Może jakieś drobne otarcia, bardziej tego typu rzeczy. Może rzeczywiście gdzieś tam się przewrócili, spadli skądś. Ale nie widzę powodów, by sugerować zaraz, że tu ktoś kogoś zamordował. Nie popadajmy w paranoję. Heinrich, pamiętasz, kiedyś uczyłeś mnie takiej przyśpiewki z twojego kraju, takiej dziecięcej. I ostatnio chciałam ją zaśpiewać mojej dziecku, mojej kuzynki, ale całkowicie nie pamiętam. Możesz mi ją przypomnieć? Ja w ten sposób chcę po prostu sprawić, żeby Heinrich wrócił na chwilę do jakichś takich weselszych wspomnień z dzieciństwa i żeby się uspokoił. Dobrze, w sensie moje pytanie jest takie, czy Heinrich się po prostu uspokaja, czy chcemy to przetestować? Bo Peggy ma odpowiednie umiejętności do tego, by spróbować cię uspokoić, ale czy chcemy rzucać wobec siebie, to jest trochę decyzja graczy. Nie, to myślę, że to zajmuje krótką chwilę, gdy Heinrich bierze parę głębszych wdechów. Wychodzi jeszcze z auta, aby sprawdzić, czy aby na pewno z samochodem jest wszystko w porządku. Po czym wsiada z powrotem. Rusza w trasę, nucąc tą kołysankę cicho. Ja myślę, że mi się przypominają te słowa, które kiedyś mi uczyłeś. Ja oczywiście całkowicie kaleczę ten język. Gdzieś w ogóle nie umiejąc wypowiedzieć tych twardych zgłosek, które twój język posiada i wtóruje ci. Śpiewacie. Jak się tylna kanapa, jak się bawicie. A bawicie się całkiem nieźle. W drodze do Podsfire. Miasto, miasteczko. Zdaje się być już coraz bliżej. Minęło wiele godzin. Ale tak jak Peggy rozluźniła trochę atmosferę, tak Heinrich, mogąc poprowadzić auto, też z czasem doszedł do siebie. Droga była dosyć spokojna. Podsville to miasteczko w hrabstwie Schuylkill, liczące około 20 tysięcy mieszkańców. Leży około 135 mil na zachód od Nowego Jorku. Słynie z kopalni antracytu i browaru Yanglinga. Dzięki bliskości rzeki rozwija się tu również przemysł tekstylny. Miasteczko rzadko bywa celem wypraw turystycznych, choć w ostatnim czasie zdaje się przyciągać coraz więcej podobnych do was ludzi, szukających sensacji lub mocnych wrażeń. Wjeżdżacie w wąską, wybrukowaną, kamienną drogę. Zaczyna się robić wężej przez otaczające was kamienne budynki, kamienne, ceglane. Większość budynków, przynajmniej w tej części Podsville, do której właśnie wjeżdżacie, wygląda na dosyć industrialną i zbudowaną z czerwonej cegły. Mijacie nawet kominy czegoś, co wygląda jak fabryka. Kilka przecznic dalej, po waszej prawej stronie, dostrzegacie przedziwny budynek. Cały z czerwonej cegły. A mimo to obok niego stoi wielkie przeszklone pomieszczenie, kryjące w sobie wiele drzew, wyglądające trochę jakby ktoś w szklanej kuli zamknął mały ekosystem. To szklarnia. Gdzie planujecie wybrać się w Podsville? Dokąd zmierzacie? No, Shay na pewno dzieli się w tym, że John i Anna mieli się zatrzymać w jakimś pracowniczym hotelu Tilt Silk Mill. Znaczy dla pracowników Tilt Silk Mill. To gdzie ten młyn? Myślę, że trzeba by zapytać. Adresu nie miałem podanego. A mapa? Mapę mamy. Już. Ale to chyba, na mapie chyba nie będzie zaznaczony ten hotel, co? Rzućcie sobie test pomysłowości, w sensie poproszę was po prostu o test inteligencji. Wszystkich możecie. Ej, kto przerzuca moje kostki? Mam sukces. Zwykły. Fajny niż.
jeszcze. Ja też. I Peggy też. Heinrich i Peggy. Patrzycie, Heinrich się rozgląda, gdzie tu teraz skręcić. Ty, Peggy, natomiast bardzo kojarzysz fakty. W którymś z artykułów. No właśnie tam była ulica podana, dokładnie. Była informacja na temat Tilt Silk Mill. To było chyba w tym, co przeczytał Joel na temat XIX-wiecznej historii Pottsville. Chwila. Czy czasami to nie było przy 12 ulicy? Joel, może sprawdzić na mapie? Tak. Heinrich, przypomina ci się... Tak? To na pewno tutaj. Skręcasz w prawą aleję i jedziesz w kierunku przeszklonej budowli. W tym artykule było coś o tym, że hodują morwę po to, by karmić jedwabniki. Było. Zmierzacie do ceglanego budynku. Spójrzcie, Gewächshaus. Co? No. Klarnia. Szklany dom. O. Ja. Szklany dom. Docieracie pod budynek. Znajdujecie miejsce, by zaparkować bezpiecznie auto. Na dworze powoli robi się ciemno. Zabieracie od razu swoje bagaże, czy chcecie wejść, rozejrzeć się, jaki jest dalszy plan? Może najpierw zobaczmy, czy mają miejsce w ogóle. Czy nas przenocują. Nie wygląda na pusty? Opuszczony. Nie, nie wygląda na pusty. Ewidentnie... Nawet jak próbujesz się bardziej rozejrzeć, to masz wrażenie, że w szklarni przebywają ludzie. No, trzeba by zapytać, gdzie możemy przenocować, bo dzisiaj już pewnie niewiele się dowiemy. Niestety. Torby bierzmy. Najpierw zobaczmy, czy tu jest gdzie spać. Jak nie, to będziemy musieli szukać jakiegoś... Potem. Wchodzicie do środka. Wygląda dosyć przytulnie. To całkiem zaskakujące, ale wnętrze jest zachowane w takim delikatnie azjatyckim stylu. Macie wrażenie, że korzenie tego miejsca mogą pochodzić z Dalekiego Wschodu. Za ladą stoi pani o lekko, a nawet bardzo azjatyckiej urodzie. Niska, lekko przygarbiona, z tyłu włosy spięte w czarny, ciemny kok, skośne oczy, tak delikatnie zwężone, spogląda na was z uśmiechem i mówi: dobry wieczór. Z idealnym amerykańskim akcentem. Cóż was sprowadza? Dobry wieczór, moja droga. Jestem dr Shane Caulfield. A to moi przyjaciele, szukamy noclegu. O, to wspaniale. Skąd przybywać? Z Nowego Jorku. O, miło mi poznać przyjezdnych z Nowego Jorku. Dawno nikt u nas, tacy szanowni jegomoście, goście, nie zatrzymywali się u nas. Ja jestem Dorothy. I odpowiadam za hotelową część naszego przybytku. A chcielibyście się zatrzymać? A ile pokoi was interesuje? Czy państwo są parami? Cztery pokoje, moja droga, cztery. Cztery pojedyncze, rozumiem. Tak. Obraca się napięcie. Jest taka, za kontuarem jest taka gablota z wywieszonymi kluczami. Widzicie, że większość kluczy wisi. To znaczy, jeśli jest to hotel pracowniczy, albo nawet zwykły hotel, to mają bardzo mało gości. Ja bym chciał rzucić okiem na numery, których brakuje. Myślę, że klucze są używane. Okej. Okay. Rzucasz okiem. Rzuciłeś ok. Nie, tak na suchy żart, wybaczcie. Zerkasz przez ramię, kiedy kobieta wybiera klucze dla was.
Chcielibyście wszyscy na jednym piętrze? Jakbyśmy mogli prosić, sąsiadujące pokoje byłyby milsze, byśmy mogli łatwiej tak, się... Tak. To chyba nie jest problem. Wyciąga jakieś klucze. Ty, Heinrichu, rozglądasz się. Widzisz, że brakuje kilku pokoi. Jednego na parterze, to chyba jest ósemka. I dwóch na drugim piętrze. Wydaje mi się, że brakuje 24 i 21. Dobrze. A wy otrzymujecie pokoje 16, 14, 13 i 12. I jest. Wszystkie znajdują się na pierwszym piętrze. Kobieta uśmiecha się. Czy zejdą państwo na kolację? Mamy tu stołeczkę. Dzisiaj chyba rybka. Biorąc pod uwagę, że... To znaczy na pewno rybka. Żyjemy blisko rzeki. Także ten... Bardzo chętnie skorzystamy. Dziękujemy. Poprosimy. O, przepraszam, a... I pokazuje kluczyk z numerem 15. A ten? Nie, on po prostu jest... Te pokoje są tak, że... Są na końcu korytarza i w miejscu, gdzie powinna być piętnastka, jest wejście na górę. Ten pokój nigdy nie istniał. Nie wiem, skąd się bierze numeracja piętra, ale tak było od zawsze. Przepraszam. Ja. Tak, tak. Momencik. Ja państwu pokażę. I widzicie, że kobieta zagląda na takie drzwi ze zaplecza. Woła coś po chińsku. Ewidentnie bardzo płynnie po chińsku woła kogoś coś do pomieszczenia za sobą. Przychodzi... W tym czasie, mistrz gry, przepraszam, czy na kontuarze znajduje się taka wielka księga z pisami gości? Jest, znajduje się. To jak ona się obraca i tam coś mówi, to ja chciałbym szybko tą księgę złapać i obrócić na początek, żeby zerknąć pierwszą datę, czy sięga 86 roku. To rzuć proszę na spot hidden. Albo możesz rzucić na zwinne dłonie. To wolę na zwinne dłonie. Czekaj, upewnię się. Przyglądam się, czy co tam Heinrich kombinuje. To samo, ale rzucę. Jest sukces. Obracasz księgę. Obracasz ją i spoglądasz na początek. Mamy 21. Księga jest 1816, jest początek całej księgi. Wydaje się, że jest aktualnie jest bardzo blisko końca, jest dosyć gruba, ale ilość gości też jest całkiem widocznie niewielka, a to jest tylko jakaś dodatkowa forma działania tego miejsca, a nie główny. Od 1818. Mamy 21, 5 lat do tyłu. 16? Mówiłeś 16, tak. A, dobrze, ty, przepraszam, pomyliłem się. Dobrze, i jak kobieta za mi się obróci, to po prostu zerka ma datę i odwracam tą księgę na stronę taką, jaką była. Patrzę na towarzyszy znacząco. Okej. Okay. Kobieta wydreptuje zza kontuaru. Jej miejsce zajmuje mężczyzna, jeszcze niższy od niej. Wydaje się na dużo starszego. Kobieta ma pewnie na oko 45, może zbliżona do 50, chociaż czasami ciężko określić, bo wygląda całkiem dobrze, mimo swojego przygarbienia. I dosyć rzeźko prowadzi was za sobą, prowadząc na pierwsze piętro. Jak nas prowadzi, to ja mu zagadnę tak mimochodem. A może pani powiedzieć, co tutaj najlepiej zwiedzić? Długo w ogóle pani tutaj pracuje?
No długo, no. Tak już będzie. No długo, no. Szczęśliwi czasu nie liczą, tak mówią, więc to ja chyba jestem szczęśliwa. No, ale tak... No przecież tutaj 12? Najstarszy browar macie, prawda? 12 chyba będzie? No tak, mamy, no, mamy. Jest faktycznie browar younglingów, no. Younglingów ciężko się wymawia, bo to takie z niemiecka trochę. Youngling? Nie wiem. W każdym razie, no, jest. Zwiedzić, co tu warto. Czy ja wiem, czy tu warto co zwiedzić? Rzekę mamy ładną, to tu, to tam, tak generalnie i na zachodzie, i na wschodzie tą rzekę można znaleźć, tylko trzeba dobrze szukać, tak mówią. No kopalnie mamy, ale to takie średnie do zwiedzania. Na całym... Kopalnia czynna cały czas, prawda? No tak, tak, tak. Miasto słynie z wydobycia antracytu. Poza tym mamy tu chyba 30 małych, mniejszych i większych świątyń. Bardzo bogobojne miejsce. Dużo... No, śmieszne to może. 30 małych, większych świątyń w mieście 20-tysięcznym? No, może przesadzam. Może jest ich koło 20. Ale jest ich bardzo dużo. Wyznań wszelakich. W gruncie rzeczy odmian chrześcijaństwa. Czy tam jakkolwiek się nazywa ta wasza wiara. No ale no, jakieś prawosławne, nieprawosławne, przeróżne. Adwentyści, nieadwentyści. Kupa takich. Dużo z nich to nawet ciężko nazwać świątyniami. Ale jest. Bardzo, bardzo dużo. Myślę, że ludzie pracujący pokładają dużo wiary w Boga. Kojarzy może pani, gdzie tu znajdziemy redakcję tutejszej gazety? Tutejszej gazety? Rzuć sobie na szczęście. Albo inaczej. Poproszę, kto z was ma najniższe szczęście? Chciałbym uzyskać szczęście drużynowe od was. Ja mam 55. Ja mam 55. To Joel. 45. Ja też mam 45. No to Joel rzuć, jako że ty zadałeś pytanie. No nie. A wie pan co? Ja wiem, że tu gazeta jest lokalna, ale taka nie za ciekawa. A że ostatnio zaczęli nam nawet ten New York Post dowozić, co prawda trochę starszy się okazuje. Znaczy, no wiecie, nim to wiozą, to już jest wczorajsza gazeta tak zwana. No, ale informacje jakieś takie pewniejsze, z lepszego źródła. Sama gazeta taka przystępniejsza. Ja to wolę, więc to ten tygodnik z Postwajo, to tak wiecie. Ale macie coś też tutaj? Albo gdzieś tu obok zgarta? Co mamy? Tygodnik Postwajo? No... To chyba dalej wychodzi, ale gdzie to jest, to ja panu nie powiem akurat. Musiałby pan zapytać? Nie wiem kogoś, szczerze. Gdzieś tu obok sprzedadzą? Pewnie sprzedadzą w jakimś kiosku. Tu powinien być zaraz za rogiem. Jak się w kierunku domu Younglinga idzie, to... O właśnie, z takich ciekawszych rzeczy to bardzo ładny dom. Znaczy bardzo ładny, bardzo zaniedbany. Ale z epoki wiktoriańskiej, czyli... A otwarty na zwiedzanie? Młody pan Youngling dalej tam mieszka, więc... A gdzie dokładnie możemy zobaczyć ten dom? Chociaż tak z zewnątrz. No, muszą państwo w dół ulicy pójść do końca i w prawo. Po drodze miną kiosk i kawałek dalej powinien znajdować się dom Younglingów. To znaczy... W prawo i potem w lewo i prosto, bo to jest kawałeczek tak na skraju miasta. Więc no. Wiecie. Ja to tak. No. Co jeszcze? O, ładną szklarnię mamy. Widzieliście kiedyś, jak to się nazywa? Wiecie, czemu u nas ludzie się chętnie zatrzymują? To oczywiste, czemu u nas się chętnie
zatrzymują. No bo przecież nie codziennie widzi się hodowlę jedwabników, a w Tilsil Mill hoduje jedwabniki, oczywiście dla jedwabiu. Szklarnia jest całkiem imponującym budynkiem, chociaż więcej zwiedzających niż zatrzymujących się. No ale można zawsze zobaczyć, jak wyglądają jedwabniki. Całkiem przyjemna sprawa. Z wielką chęcią zobaczę. A może pani powiedzieć, daleko ta kopalnia? Kopalnia jest... Wjeżdżali państwo od wschodu, prawda? Tak. To maksymalnie na północnym zachodzie. To tu, to tak jakby spojrzeć na miasto tak z mapy strony, to tu gdzieś. Tu, bo się odbijam w kamerze. Nie, tak wodzę za ręką. Tu? Tam? W to drugie lewo. O tak, jesteśmy. No dobrze. Kolacyjkę chcieliby państwo zjeść w pokojach, czy woleliby państwo w stołówce? Na dole jest stołóweczka. Powinna być jeszcze chwilkę otwarta. Także jeśli państwo się tam zjawią, to na pewno podamy posiłek. Pościel powinna być czysta. Rano przyjdzie obsługa. Czy powinni państwa obudzić? Wymienią ręczniki. Tak, oczywiście poprosimy pobudkę. I chętnie zjemy na stołówce. Dokładnie tak. Na którą na śniadanie budzić? Którą? 6 rano. Z samego rana. Nie ma co tracić czasu. Dobrze. Nie ma problemu. W takim razie życzę miłego pobytu w Pottsville. I u nas oczywiście mam nadzieję, że będzie bardzo miły. I kobieta odwraca się na pięcie i zaczyna powoli dreptać po schódkach w dół. Jesteście na pierwszym piętrze, dosyć ciemnego korytarza z oknem na końcu. Rzeczywiście jak tutaj, gdzie były schody wyjściowe, to na końcu są schody dalej w górę. Nie ma tak, że jest jednoradna klatka schodowa, tylko schody wchodzą tu, a potem wchodzą na kolejne piętro na samym końcu korytarza. Bardzo niepraktyczne, nie wiem kto to wymyślił, głupie fest, ale dochodzicie do końca i rzeczywiście widzicie, że tam, gdzie powinny znajdować się drzwi z numerem 15, znajduje się klatka schodowa, ale wokół są wasze pokoje. Joel? Specjalnie po to, żeby sceny pościgu trwały dłużej. Joel, pokaż mapę tego miasta, proszę. Trzymaj, tutaj jest. Ja otwieram ją. To z auta zabrałem, ale mam. Palcem wodzę po tej mapie i chcę odnaleźć dom, o którym opowiadała ten wiktoriański i sprawdzić, czy to nie jest czasami 6 ulica. Myślę, że jeszcze trzeba by szeryfa odwiedzić. Jest to 6 ulica. Patrzcie, to tutaj ostatnio byli widziani Anna i John. Tak, to prawda. Tak było napisane w tym artykule. Ale w tym hotelu tu zatrzymali się. Ja? Tak. A księga stara jest, widziałem. Sięga do... No, do dawna. Może warto było... Domyślam się, co sugerujesz, Henryczu. I powiem szczerze, po stwierdzeniu, że pościel powinna być czysta, no, sugeruję rzeczywiście, no, to prawda, 3 lata minęły, ale można by sprawdzić pokoje, gdybyśmy wiedzieli, które. Ja. Możesz... Jeszcze widzicie takie zakłopotanie? Takie... Twarz Henrysia wyraża minę zamyślenia. Powtarza jeszcze jedwabniki? Tak, jedwabniki. Was nas. Ale co to? Takie robaczki, co tworzą jedwab, czyli tkaninę. Obrzydliwe. Może tak, ale jedwab przyjemny. I Shane wejdzie do pokoju zobaczyć, w jakim są stanie pokoje. Otworzy jeden z pokoi, wziął któryś klucz. Otwierasz drzwi do pokoju numer 13. Klucz wchodzi jak nowy. Klik. Drzwi nawet bez skrzypnięcia. Masz wrażenie, że ktoś dba o te pomieszczenie. Zaglądasz do środka.
ładnie ułożona pościel, złożony ręcznik na łóżku. Wszystko wygląda całkiem w porządku. Nawet ślady kurzu. Próbujesz się dopatrzeć, przecierasz ręką, może nawet w rękawiczce. Nie wiem, jak bardzo dżentelmenem jest Shane i jak bardzo ma zawodowe takie, jako ordynator czy doktor, czy chodzi w rękawiczkach, czy nie? Nie, nie chodzi w rękawiczkach. Więc dotykasz nocnej szafeczki, przejeżdżając palcem i widzisz, że wydaje się czysto. Znaczy, nawet jeżeli chodzi w rękawiczkach, to wchodząc tutaj na pewno jest zjał. Patrz, tak, może mieć jakieś takie nadwór, tak? Zależy od pogody, ale jakby no tak, to nie chodzi w pomieszczeniach w rękawiczkach. No dobrze, to Shane, wydaje się wszystko w porządku, pokoje całkiem przyjemne, jak na ten standard. No i Shane, zapraszam po rzeczy. Tak, to dodam tylko, że to są bardzo proste pokoje. Widać, że budynek ma swoje lata i nigdzie nie podciągnięto tu elektryczności, więc na tym stoliku stoi lampka oliwna, więc no to jeszcze zdarza się w tych czasach. To nie jest tak, że elektryczność jest zawsze i wszędzie, nie? Więc no to jest mniejsze miasteczko, mniejszy hotel, prawdopodobnie dosyć wiekowy i nikt jeszcze nie podciągnął tutaj. Może też dlatego przez nieodświeżanie go brakuje im klienteli. Kto to wie? A ustęp, łazienka, jedna na piętrze? Łazienka nie jest jedna na piętrze. Zaskakujące, ale łazienka jest osobno w każdym pokoju. No to Shane jakby chciał, żeby ekipa wzięła rzeczy z samochodu. Jakby na pewno skonfiskował klucze z powrotem do auta i jakby swoje rzeczy zabiera. I sugeruje to też pozostałym. Widzicie, że ma kilka wieszaków z garniturami. No i oczywiście jakieś torby, więc pewnie na dwa razy będzie musiał to zrobić. Chcemy się rozpakować, zjeść kolację i decydować, co robimy? Tak, ja myślę, że też najpierw zabiorę swoje rzeczy i raczej nie będę się rozpakowywać. Tylko najpierw, skoro stołówka niedługo się zamyka, to skierujemy się do stołówki. W takim razie zjedzmy. Zostawiacie rzeczy, schodzicie na dół, mijacie recepcję i starszego pana, któremu przymyka się delikatnie oko w kącie recepcji. Kobietki tu nie ma. Zaraz obok kontuaru drzwi z napisem stołówka takim wywieszonym. Poniżej jest wywieszone otwarte, więc popychając delikatnie drzwi, wchodzicie do wnętrza. Zajmujecie jeden ze stolików. Kobieta jakby ni stąd, ni z owąd pojawia się momentalnie w waszym otoczeniu. I wszystko w porządku w pokojach? Tak, oczywiście. Ile mamy czasu, moja droga, na kolację? I tutaj wyciąga, myślę, że ma jakiś zegarek, pewnie na łańcuszku, jakiegoś cebulaka ładnie zdobionego. I patrzy na zegarek. Siedzieć państwo mogą dowoli. Tylko za pół godzinki, pewnie w okolicach 40 minut, będziemy zamykać kuchnię. Więc... Rozumiem. A która jest godzina? Tak już pytam ciebie. Myślę, że jest po 21 już. Na okay. Moment. Nie? Bo... Ja zresztą zerkam, czy cała sama stołówka jest pusta, czy jeszcze ktoś tutaj je kolację. Myślę, że może siedzieć jakiś lokalny mężczyzna. Wygląda też dosyć egzotycznie, więc ciężko go nazwać z drugiej strony lokalnym, ale biorąc pod uwagę tą panią mówiącą płynnym językiem angielskim, jest szansa, że on po prostu tu pracuje. Jest związany z tymi jedwabnikami. Ale to tylko on. Jest też szansa, że zmiany kończą się o trochę innych godzinach, więc to, że on tu siedzi, jest totalnym przypadkiem. Stoliki są zadbane, kolorowe ceraty są czyste. Z czasem zostaje przyniesiony wam kompot. Bardzo miło. Czy na każdym stoliku jest taki biały wazonik z takim na wpół ususzonym kwiatkiem? Może tak być, ale z tego, co zauważyliście, co mogliście zauważyć, to obsługa nie odbywa się w ten sposób zwyczajowo. Ewidentnie zrobiliście pewne wrażenie i pani osobiście was obsługuje w momencie, gdy stołówka wygląda na przystosowaną po to, by każdy osobno odbierał swój posiłek.
Więc dostajecie posiłki, dostajecie kompocik w takim dzbaneczku, szklanki. I pani mówi smacznego i odchodzi. Rybka wygląda całkiem nieźle. Nawet byście pokusili się, że ma w sobie coś egzotycznego. Może nawet smakuje delikatnie słodko-kwaśnie. Ale jest bardzo dobra. Zdecydowanie to jest jakaś lokalna odmiana. No dobrze, to w takim razie może spróbujmy zaplanować, co będziemy robić jutro z samego rana. Mamy kilka rzeczy, które chcielibyśmy sprawdzić. Do junglingów. Stamtąd telefon był. Tak, tylko no właśnie, do junglingów. Czy do ich domu? Czy może jednak do browaru? Dobrze zrozumiałam, że ich dom to jest właśnie na tej 6 ulicy junglingów, prawda? Tak. No tutaj, gdzie ostatnio widziano właśnie Annę i Johna. Albo w tym browarze. Myślę, że bardzo chętnie zobaczył tą rezydencję. Może być ciekawa, a też nie chciałbym może na początku ogłaszać wszem i wobec, czego tu szukamy. Mimo wszystko w takich miejscowościach to zaraz byłoby jakieś pewnie plotki. Mało kto pewnie chciałby otworzyć buzię. Tutaj warto będzie też zapytać później tę panią, czy pamięta naszych przyjaciół. Tak tylko wspomnieć, że przyjaciele polecili kiedyś, że tutaj mają przyjechać i się dobrze bawić, ale dawno od nich nie słyszeliśmy. Znaczy, jakby nasi przyjaciele stąd, droga Peggy, nie wrócili, więc... Ja wiem, ale mogli powiedzieć, że się tutaj udają. Tak, to się zgadza. Dobrze. Jako, że już jest dosyć późno, delikatnie przyspieszymy, kierując się ku końcowi dzisiejszej sesji. Zbieracie się powoli od kolacji. Z pełnymi głowami planów. Pora się z tym może przespać. Może jeszcze rano zmienicie zdanie. Co dalej? A może nie. Może dom junglingów to jest ten trop, nad którym myśleliście. Kładziecie się spać. Sen przychodzi szybko. W końcu był to dosyć pracowity dzień i od samego rana byliście na nogach, długo w podróży. Łóżka wydają się dosyć wygodne. Wstajecie rano. Budzi was obsługa. To znowu ta sama pani puka kilkukrotnie w drzwi. Kiedy słyszy wasz głos, zmienia drzwi na kolejne, dając znać, że niedługo będzie śniadanie. I wraca na recepcję. Zajmuje wam trochę czasu, by umyć się, ubrać i zejść z powrotem na dół. I kiedy wybieracie się na śniadanie do stołówki, kobieta robi takie: och, ktoś dla państwa list zostawił. Tu, proszę. Taka młoda kobieta, blondynka, wyglądała dosyć bogato. Nie zdążyła się przedstawić, ale no, taka burza blond włosów trwała. Skórzane buty, ciemna spódnica, falboniasta koszula, niewielkie okulary i gdzieś tu w kieszonce miała lufkę. Bardzo się śpieszyła, zostawiła list i wszystkim wam w głowie rysuje się obraz Anny Słowiński. Pani robi wielkie oczy, ale łapie, bierze ten list. Ja wręcza wam list i na tym zakończymy dzisiejszą przygodę. Dziękuję wam za obecność. No we! Daj przeczytać. Myślę, że ja tylko bym dodał, że Szańc wziął ten list, ale nie otworzył go na miejscu przy niej, bo odwrócił się i odszedł parę kroków. Dobrze, ja wam dziękuję za dzisiejszą sesję. Świetnie się dzisiaj z wami bawiłem. Jakoś mi bardzo łatwo to płynęło. Mam nadzieję, że też się dobrze bawiliśmy. Bawiliście i może przejdźmy na pogaduchy po sesji. Bye, bye. Żegnamy, YouTubek.